Cześć, w dzisiejszym odcinku Sławek Moturi po raz drugi w audycji Zaprojektuj swoje życie. Między innymi dlatego, że tak dużo pytań od naszych patronów padło do Sławka i mniej więcej 1/3 odcinka to są Wasze pytania do naszego gościa. Ale mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę poruszającą kilka tematów. Powiedziałbym, że pewno 3 albo 4. Rozmawialiśmy o tym, co się stało z jego podróżą, jak została przerwana i jak Sławek podróżuje. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z rynkiem nieruchomości na wynajem mieszkaniowych i jak to się zmienia, co się dzieje również w Missouri. Ale na koniec wyszła nam też bardzo ciekawa rozmowa o tym, jak nie przejmować się tym wszystkim, co nas otacza i skupiać się na tym, jacy jesteśmy i pogodzić się z tym, kim jesteśmy i być szczęśliwym życia z sobą. I myślę, że to jest przynajmniej dla mnie najciekawsza część tej rozmowy. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy interesujących gości, a czasami szukamy gości, którzy są na tyle interesujący, żeby zaprosić ich jeszcze raz. I dzisiaj właśnie takim gościem jest Sławek Moturi. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za tak miły wstęp. Tak, miałem nawet całą dyskusję, dlaczego zapraszam gości ponownie i zacytowałem taką rozmowę Shreka z osłem, jak szli w pierwszym odcinku i była dyskusja, że ogry są jak cebule i trzeba zdejmować je po warstwie, więc stwierdziłem, że ty masz na tyle ciekawą, nie porównując cię do ogra oczywiście, przepraszam tutaj wszystkich, ale masz na tyle ciekawą historię i osobowość, że warto byłoby o tym porozmawiać. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że nie rozczaruję ciebie i patronów. Myślę, że nie. Czas jest na tyle ciekawy. Twój biznes nieruchomościowy też, twoja przerwana podróż, więc dużo, dużo tematów. Ja mam jeszcze cała lista. Pierwszy raz drukując pytanie miałem 2 strony dodatkowych pytań oprócz tych stałych, także to było też ciekawe, ale część pochodzi od patronów. Ale jak już tutaj ciebie mamy, to powiedz, co zmieniło się od naszej ostatniej rozmowy, która była pod koniec zeszłego roku? Tak, tak. No. Pakowałeś się w podróż dookoła świata. Tak, to znaczy taką podróż, która miała być próbą generalną. Tak, przed z Afryki podróżą, do Australii. Tak. Tak, z Afryki, z Cape Town do Sydney, drogą lądową. Mhm. I to udało mi się w większości jakby zrobić. Dokąd dojechałeś? Dojechałem do Sydney. Także zrobiłem to, co chciałem. Nawet dojechałem do Sydney trochę wcześniej niż planowałem, bo pamiętam, że chyba w tym roku, to jest rok przestępny, tak? Miała być olimpiada, dokładnie, zresztą miałem tam jechać, ale luty miał 29 dni i 29 lutego w Sydney miałem taką prezentację na temat wolności finansowej inwestowania w nieruchomości na wynajem w Polsce. Właściwie to dwie różne prezentacje dla polskich organizacji, powiedzmy, polonijnych, biznesowych. Mhm. Więc tak, udało się to zrobić. Tak, udało mi się dojechać. Trochę musiałem przyspieszyć, powiedzmy, pod koniec, żeby się nie spóźnić na to wydarzenie. I później planowałem jeszcze pojechać, bo to był, powiedzmy, początek marca. Wiedziałem, że w Polsce jest jeszcze zimno. I planowałem jeszcze pojechać przez Wyspy Pacyfiku i później wrócić przez Amerykę Południową, jakby zrobić taką rzeczywiście wycieczkę dookoła świata. No ale COVID, już widziałem, że się robi gęsto, już te wymogi. Kupiłeś bilet do Polski i wróciłeś? Tak. Zdążyłeś przed kwarantanną? Wyobraź sobie, że w ogóle przyleciałem, to zupełnym psifartem, przyleciałem ostatnim lotem z Dubaju, tam, nie wiem, w sobotę 13, czy jak to tam było w marcu, gdzie już od północy, czyli 12 godzin przed zamknięciem granic. I żeby było śmieszniej, to w ogóle ten bilet kupiłem tak na dwa etapy. W pierwszym etapie, jak już widziałem, że zaczyna się robić tak ciepło, gorąco, jakby gęsto jakby od tego COVID-a. Gęsto, tak. To kupiłem bilet i miałem przylecieć w poniedziałek. Mhm. Ale wyobraź sobie, że w piątek jakoś byłem w Singapurze i w nocy mi się coś przyśniło, że może jednak lepiej by było, żebym spróbował zmienić bilet na dzisiaj, na piątek. I poszedłem do biura Emirates. Początkowo powiedzieli mi, ten bilet to kupiłeś przez biuro podróży, to tak naprawdę to powinieneś przez nich tam zobaczyć, czy są zmienić i tak dalej.
Ja mówię, a dobra, a ile by kosztowała taka zmiana, gdybym u was kupił? Bo wcześniej miałem takie założenie, że jak to będzie tam $100 czy coś, no to zmienię, a jak będzie tam 500 czy 1000, no to poczekam do poniedziałku. I wyobraź sobie, że ta pani poszła gdzieś tam na zaplecze, coś, wróciła do mnie i powiedziała, wiesz co, właściwie my nie powinniśmy dotykać tego biletu, ale ponieważ jest COVID, ponieważ, wiesz, jest różnica czasu z Polską, to ten samolot miał wylatywać w piątek tam o 21, a jest różnica czasu, więc tak naprawdę ty byś musiał już być na lotnisku, żeby dzwonić do tego agenta, żeby ci zmieniał, to my ci to zmienimy za darmo. Wow. O, okej, bo jest dużo miejsc w samolocie i tak dalej. I wtedy ja jeszcze nie wiedziałem, że będzie granica zamknięta. I dopiero jak przyleciałem do Dubaju, to tam, wiesz, w internecie, to będzie za chwilę granica zamknięta. I ten samolot, który miał być pusty z Dubaju... Był pełen. Był pełen pracowników Emirates, którzy mieszkają, Polaków, którzy mieszkają w Dubaju i pracują dla Emirates. Oni dostali po prostu SMS-a w nocy, czy tam wieczorem, że słuchajcie, jak chcecie do Polski, to teraz, bo to już jest ostatni samolot. No, także... Aha. Także taka była sytuacja, no, także dosyć tak dramatycznie. Czyli leciałeś samolotem pełnym załóg i tak dalej, tak? Tak, tak. I wiesz, i przyleciałem, jeszcze te służby tutaj naziemne, takie trochę niezorientowane właściwie, jak postępować, więc przyszły te wojska, nie, jak to, obrony terytorialnej, weszli na pokład, ale jakby gubili się, jakby nie wiedzieli tak naprawdę, co robić. Wypełniliśmy jakieś formularze kontaktowe, ale nie wypełniliśmy deklaracji, że poddamy się kwarantannie. Zresztą była mowa o tym, że to dopiero następnego dnia. Okazało się, że mój syn tego samego dnia, 2 godziny po mnie, przyleciał ze Sri Lanki. Też nie powinien był być poddany kwarantannie, ale był. Także, także tak... No, takie były czasy. Tak, jeszcze takie czasy były. Tak. Ale słuchaj, o turystyce i o twoich planach porozmawiamy jeszcze za chwilę. My mamy... stronę na Patronite. Zapraszamy was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie zostać patronami audycji, patronite.pl/ZTZ. I nasi patroni zadają pytania gościom. I muszę powiedzieć, że właśnie pytania do ciebie zajęły bardzo długą listę na naszym Slacku. Dobrze, to postaram się pokrótko opowiadać. Tak, tak. Nie, to nawet nie krótko, bo chciałbym w tej chwili przejść do twojego głównego biznesu, dlatego mówię, że do turystyki jeszcze wrócimy, bo ty miałeś niesamowite plany. Jakie zmiany zauważasz w swojej branży w związku z tym, co się wydarzyło najpierw z pandemią, a teraz z prawdopodobnie nadchodzącym kryzysem ekonomicznym, tak? Rzeczywiście jest tak, że no my działamy w branży najmu mieszkań, która ogólnie rzecz biorąc mieszkaniówka jest mniej podatna na cykle koniunkturalne niż komercja. To widać było hotele, pewnie biurowce, centra handlowe, które były zamknięte i w ogóle jakby tam teraz rozumiem, no tak bardzo nie śledzę tego, ale rozumiem, że tam było dużo napięć między właścicielami tych centrów handlowych i CCC i najemcami. Wypowiedziały bardzo dużo umów, tak? Tak, dokładnie. Więc tam powiedzmy to zderzenie ze ścianą było takie dosyć szybkie, gwałtowne. Mieszkania tym się różnią, że są produktem pierwszej potrzeby, to znaczy to nie jest coś, co, to nie jest produkt inwestycyjny, czy tam powiedzmy coś, co ludzie sobie wymyślili, no odkąd, nie wiem, pojawiliśmy się na świecie, potrzebowaliśmy spać, dokładnie, tak. Gdzieś bezpiecznie, tak, mieć jakiś dach nad głową, bo jesteśmy ogólnie dosyć słabi, to znaczy nie mamy węchu, ani słuchu, ani nic, to znaczy ani jakiegoś pancerza, to znaczy po prostu ani nawet pazurów ostrych, to znaczy po prostu jesteśmy bezbronni. I więc w mieszkaniówce ten spowolnienie gospodarcze trochę mniej się odbiło, zwłaszcza w części najmu długoterminowego, no bo ten najem krótkoterminowy to jest właściwie bardziej hotel biznes niż potrzeba, tak? To znaczy, no bo o ile spać potrzebujemy, o tyle tak naprawdę podróżować gdzieś to jest nowość i są miliardy ludzi na świecie, którzy nigdy nie wyjechali ze swojej wioski. To i znaczy, nigdy nie wyjadą. I może nigdy nie wyjadą. Urodzili się tam, umrą, ich dzieci się urodzą, umrą, a oni są po prostu... miliardy? No tak się spodziewam. Czy mieszkając w Europie, to rozumiem, nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak? No tak, tak. To znaczy, wiesz, i nawet w Europie, o dziwo, nie wiem jak jest dzisiaj, ale wiesz, ja byłem zszokowany, że powiedzmy, no już mówię o latach 80. w Norwegii, byłem na Nordkap, tam na samej północy, i później tam, powiedzmy, w jakimś miasteczku, pierwsze miasteczko większe, ale to taka większa wioska tak naprawdę. I rozmawiałem z dziewczyną na stacji benzynowej, ta, która pracuje.
I ona pytała, skąd ty jesteś? Z Polski. Z Polski? Wow, to znaczy, no dla niej to Polska to było jakieś strasznie daleko, strasznie egzotycznie. A jak ty teraz do tej Polski dojedziesz? No ja mówię, no tam, że wiesz, przez Narvik, przez coś tam, Bergen do Oslo. Oslo? I ona nigdy nie była w Oslo. I pytała, ile ty masz lat? No wtedy miała tam 24 czy 25. I wiesz, i ona nigdy nie była w Oslo. To znaczy, wiesz, więc to najdalej to gdzieś tam, powiedzmy, w Hammerfest, czy gdzieś tam... I nie miała takiej potrzeby. Nie miała takiej potrzeby. Więc wiesz, więc nawet w Europie, w Stanach Zjednoczonych, myślę, że 90% Amerykanów, to znaczy, może nie wyjechał poza swój stan. To znaczy, wszędzie ich jest dużo. To jest taki słynny dowcip używany na studiach, jak na NISADzie studiowałem, że właśnie studenci MBA Harvardu pytani na początku, kto ma paszport, to tak 10 czy 15% jeszcze z 10 lat temu podnosiło rękę do góry, tak? Dokładnie, więc myślę, że jednak to takie, taka mobilność, jak znamy ją dzisiaj, to nie jest nowa. To jest nowa. To jest, powiedzmy, kwestia ostatnich, nie wiem, 50 lat, 100 lat. No 100 to na pewno, pewnie nie, tak? No pewnie 50 bardziej. A ja bardzo wierzę w ewolucję. To znaczy, to jakby mamy zakodowane jakieś tam działania, zachowania i tak dalej, których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Więc, ale wracając do biznesu, żeby nie filozofować, to zanadto. To jest tak, że powiedzmy, no ta potrzeba mieszkania jest ważna. Jest ważna, głęboka. Ten rynek się tak nie rusza. Aż tak bardzo ale się miałeś nie rusza. Napływ dużej ilości mieszkań właśnie z najmu krótkoterminowego, Airbnb i tak dalej, które wpłynęły na podaż mieszkań. Tak, dokładnie. Jak to wpłynęło na... Więc to wpłynęło w niektórych miastach, w niektórych lokalizacjach. Kraków, Warszawa, Kraków, tych dużych, tak? Trójmiasto, tak. To znaczy i też nie w całe miasto, tylko powiedzmy tam, gdzie były zagłębia tych Airbnb, bo to też nie jest tak, że one są równomiernie jakby rozproszone w całym mieście. Niekoniecznie są przy uniwersytetach czy przy uczelniach. Dokładnie. Tak? Bardziej przy jakichś atrakcjach turystycznych albo przy jakichś centrach biznesowych, tam gdzie jest dużo, powiedzmy, biurowców, gdzie dużo się dzieje biznesowo. Więc tego tak bardzo nie odczuliśmy, ale rzeczywiście jest podaż, która wzrosła i w odczuwalny sposób wzrosła, zwłaszcza w tych lokalizacjach. Z drugiej strony takim czynnikiem, który napędza podaż, napędza dalej, jest to, że nie wiem, co dzisiaj dzieje się na giełdzie, bo ja nigdy nie inwestowałem, nie grałem, więc jakby tak nie śledzę, ale w marcu, ta druga połowa marca, kwiecień, to znaczy tam był taki roller coaster, po prostu jakby po prostu totalnie nieprzewidywalne. To znaczy wiadomo, że byli tacy, którzy zyskują na tym, no ale taki zwykły tam Kowalski, który powiedzmy, no nie jest tym makerem tego biznesu, po prostu no dostawał po tyłku, że tak powiem po francusku. I wielu z nich decydowało się wychodzić z giełdy, tam no, z lokat bankowych, które dzisiaj są już prawie trzeba bankowi dopłacać, żeby tam trzymać pieniądze. Niedługo, bo tak może być. Tak? Właściwie to się dopłaca. Bo powiedzmy, banki podnoszą te prowizje, opłaty za trzymanie pieniędzy na koncie i tak dalej. Oprocentowane jest zerowe, więc tak naprawdę się płaci bankowi. Może jeszcze nie w odsetkach, ale więc. Więc to, powiedzmy, wycofywanie pieniędzy z jakichś innych tam ryzykownych rzeczy, no i co z tymi pieniędzmi robić? No trochę złoto, trochę coś, no i nieruchomości są takim, powiedzmy, azylem często postrzegane. Więc to były czynniki, które powodowały wzrost podaży. Przy czym to nie był taki skokowy znowu, dlatego że część tych ludzi, którzy wynajmowała na krótki termin, część od razu przeszła na długi, część powiedziała, dobra, ja poczekam, część powiedziała, dobra, ja w ogóle się wycofam, jakby nie ma sensu, sprzedam, albo po prostu poczekam, przeczekam ten okres, bo moje mieszkanie jest, bo trochę inaczej się kupuje mieszkania, gdzie indziej, w innym standardzie się wykańcza i tak dalej, na najem krótkoterminowy i po prostu decydowali, że przeczekają ten okres. Ale na pewno był wzrost podaży, tak, odczuwalny. Z drugiej strony zanikł czy spadek popytu, dlatego że duże części segmentu rynku najmu wyparowały. Mówimy o robotnikach za wschodniej granicy? Na przykład. Okay. Studenci. To znaczy też ludzie, którzy jakby zaczęli tracić pracę, czy jakoś widzieli, no powiedzmy tacy, którzy pracowali, nie wiem, w gastronomii, czy w hotelarstwie, czy powiedzmy w tych sektorach, które od razu zostały uderzone, no to też jakby mówili, a dobra, no to nie wiem, co będzie, może nie będę przedłużał umowy, czy coś, tak. Więc była też presja po stronie popytu. Więc jednocześnie... Jakby, czyli miałeś więcej mieszkań i mniej wynajmujących. Tak, mniej najemców. I jeszcze było trzecie P, które zauważyliśmy. To jest psychika. To znaczy i to były zmiany po stronie najemców, bo najemcy gdzieś usłyszeli, gdzieś przeczytali, że powiedzmy tarcza tam jakaś, to znaczy, że najemcy nie muszą płacić. Wprawdzie chodziło o
o najemców w centrach handlowych, a nie w mieszkaniach. Gdzieś też było o mieszkaniówce, że powiedzmy nie można o tych umów wypowiadać, jeśli, czy powiedzmy, jeżeli ktoś płaci regularnie i tak dalej. One się automatycznie przedłużały, tak. To o to chodziło. Tak, dokładnie. Ale w każdym bądź razie najemcy zaczęli dzwonić do nas, czy pisać maile i tak dalej, jakby próbować negocjować jakby tę obniżkę czynszów, tak? Mhm. I też po stronie właścicieli mieszkań, po stronie wynajmujących, też powiedzmy była panika. To znaczy, co się będzie działo, to znaczy moje mieszkanie się zwalnia, a to może obetnę cenę, zniżę cenę o 50%, po co ma stać puste, tak? Więc te trzy czynniki, podaż, popyt i psychika, jednocześnie oddziaływały negatywnie na ten rynek, tak? Więc tak, u nas jeszcze też po stronie psychiki, to na przykład coś takiego, co może by nie przyszło do głowy tak od razu, ale najemcy, potencjalni najemcy, zaczęli się bać oglądać mieszkania. Z uwagi epidemiologicznie. Tak, dokładnie. Więc zauważyliśmy coś takiego, że zwłaszcza tam marzec, kwiecień, było tak, że mieliśmy mniej telefonów od zainteresowanych, ale lepiej się to przekładało na spotkania, a spotkania prawie, że no może nie jeden w jeden, ale po prostu kończyły się podpisanymi umowami. Czyli osoby nie chciały oglądać 20 mieszkań, tylko wolały obejrzeć się w internecie, jak już widziały, to przyjeżdżały i podpisywały umowę praktycznie. Tak, dokładnie. Zresztą uruchomiliśmy też, znaczy to nie ja, jeszcze byłem pewnie gdzieś tam w Singapurze wtedy, ale zespół Mzuri, tam uruchomiliśmy taką usługę, powiedzmy e-najem, czyli powiedzmy oglądanie zdalne. Więc albo powiedzmy filmik, który został nagrany, taki spacer wirtualny, albo jeszcze większą popularnością się cieszyło to, że nasz przedstawiciel był w mieszkaniu przez komórkę, przez wideo po prostu pokazał. A proszę pokazać w prawo, proszę pokazać w lewo. Tak, proszę otworzyć szufladę, a proszę tam coś, a co tam widać za oknem. Więc w ten sposób żeśmy wiele mieszkań wynajmowali. A to ciekawe, to jakby zmiana technologiczna taka następuje, tak? Tak. To jakie jeszcze zmiany technologiczne zaczęliście wdrażać? Poniekąd wymuszone tymi zmianami 3P. Tak, no tak, to znaczy no, rzeczywiście to jakby ten e-najem, czyli pokazywany zdalnie, praca w ogóle zdalna, to też było coś, co wiesz, no mamy zespół powiedzmy około 200 osób, powiedzmy dwa takie duże centra biurowe, gdzie jakby Warszawa i Łódź, Warszawa i Łódź, gdzie jest dużo ludzi, w Łodzi to już kilkadziesiąt. I wiesz, i dzięki temu, że parę lat, nie wiem, 5-6 lat temu wdrożyliśmy taki duży system informatyczny klasy CRM, który był bardzo duży jak na nasz ówczesny jakby wielkość biznesu, więc to antycypowaliśmy ten przyszły wzrost i jakby wiedzieliśmy, że to nam ułatwi po prostu, nie spotkamy się z barierą wzrostu w postaci tego, że pogubimy się. I ten system nadawał się do pracy zdalnej. Tak, tak dokładnie. I byłem, powiem ci, że jak wróciłem, to znaczy wróciłem, I pytałem, to znaczy w ogóle no jakby co tam się dzieje i tak dalej. Słyszałem jakieś obawy w głosach, wiesz, tam Artura, Marii, innych osób. I jak już powiedzmy minął mi ten okres kwarantanny, no to przyszedłem do biura, jakby co tam słychać i tak dalej. I powiem ci, że wiesz, zadawałem jakieś pytanie i jedno z nich mówiło, a to poczekaj chwilę, pum. A jak chcesz? W ten sposób, czy w ten? No to wiesz, systemu, to nie było znaczenia, że ludzie byli w biurze, czy nie, tak? Tak, wiesz, to znaczy po prostu wow. Paweł Zając pytał jeszcze, jakie widzisz szanse i zagrożenia dla siebie i dla branży? Związane z obecną sytuacją, no oczywiście. Tak. No ciekawe, szanse widzę dużo po stronie Mzuri, może o tym powiem jeszcze za chwilę. Zagrożenia, no to oczywiście to, że wiesz, że teraz jakby to, co my widzimy, to, że ten wysoki sezon najmu, który normalnie, powiedzmy, dzieje się gdzieś tam, powiedzmy, w sierpień, wrzesień, gdzie tych mieszkań na rynku jest najwięcej, tak naprawdę on się przesunął wcześniej. Mamy go teraz już w czerwcu. Teraz już go ludzie mamy, szukają, tak? Ludzie szukają, bo się boją, że nie będzie, czy? Nie, od strony podaży, że tych mieszkań jest bardzo dużo na rynku. I wiesz, i teraz problem jest taki, to znaczy, wiesz, czy ten sezon będzie długo trwał, taki, powiedzmy właśnie ten, albo brak tego, brak popytu, tak, bo nie wiemy, czy we wrześniu, w październiku uczelnie ruszą i czy będą jakby uczyć w trybie zdalnym, czy tradycyjnym,
Nie wiemy, ile jeszcze potrwa to zagrożenie epidemiologiczne i tak dalej, to znaczy, kiedy otworzą się granice, żeby pracownicy ze wschodu mogli przyjeżdżać bez kwarantanny i tak dalej. Czy będzie może nawrót w ogóle jeszcze, jakaś druga fala, o której się mówi, epidemii. Więc jakby tych niewiadomych jest wiele i to powoduje, no jakby, no powiedzmy, sporo niewiadomych, sporo ryzyka, tak, w tym roku. I teraz do tego można, nie wiemy tak naprawdę, czy ten kryzys, jak on będzie głęboki, jak długo będzie trwał i tak dalej. Ale ja byłem zaskoczony tym, bo ludzie mi zadawali dużo pytań i byłem zaskoczony tym, że właściwie ja się w ogóle nie obawiam tego kryzysu. Bo? Bo po prostu mam duży portfel mieszkań na wynajem. Ty osobiście? Ja osobiście, to znaczy... Czyli jeżeli nawet portfel zostanie uderzony w 10 czy 20%, to nie jest... To nie zmienia twojego standardu życia, dokładnie, tak? Dokładnie. I wiesz, i pomyślałem sobie, że właściwie ja się nie boję tego kryzysu, dlatego, że ja od 22 lat się do niego przygotowywałem. Oczywiście nie wiedząc, że on nadejdzie, tak? Ale byłem czyli gotowy. Czyli dobrze zaprojektowałeś swoje życie w tym zakresie, tak? Tak, dokładnie. I wiesz... I zacząłem myśleć, okej, to właściwie no, tam osoba, która do mnie dzwoni, że dla ciebie najlepszą rzeczą byłoby posiadać duży portfel. No ale, wiesz, rozmawiamy w kwietniu czy w maju, no jak zbudować duży portfel? Powiedzmy, jak powiększyć portfel z 3 mieszkań do 33 czy do 100 chociażby w tak krótkim czasie? I wiesz, i to jest bardzo trudne. A oprócz tego nie wiadomo, czy one się wynajmą teraz, to też no, powoduje, tak? Tak, bo to tak. Ty masz dużo mieszkań, które są cały czas wynajęte. Tak. I wiesz, i taka analogia, która mi przyszła do głowy, i nie wiem, może niektórzy patroni nie będą tego pamiętać, to znaczy nie wiem, w jakim wieku są, ale my pewnie dobrze pamiętamy. Rok 97, mieliśmy powódź tysiąclecia w Polsce, zresztą tak. Nie tylko w Polsce, w regionie. I tak naprawdę ludzie słuchali radia, stacji telewizyjnych, wtedy internet to tak nie było bardzo popularne, i słuchali tych komunikatów, jaki jest stan wód, powiedzmy tam na którychś w rzekach, w którychś miastach, czy zbliża się do stanów ostrzegawczych, czy są przekroczone, o ile centymetrów, czy zbliżamy się do stanów alarmowych i tak dalej. Ludzie robili też zapasy, to znaczy po prostu rzucali się do sklepów, kupowali ten papier toaletowy i tak dalej, wodę i jakieś zapałki i coś tam jeszcze. I pontony, i powiedzmy tam, i worki żeby, do piasku, żeby usypywać, powiedzmy, robić wały. I teraz, i też robili pewne przygotowania, to znaczy wynosili meble z parteru, z salonu, powiedzmy gdzieś tam na piętro, opróżniali piwnice i tak dalej, żeby, powiedzmy, no, te rzeczy nie namokły. Więc przygotowywali się, ale jednocześnie, pomimo tego, że nie było wtedy takich komunikatorów, messengerów i tam, no nie wiem, WhatsAppów i czym tam się teraz dzisiaj komunikujemy, to ludzie, sąsiedzi z wiosek, z dzielnic, sami z siebie spontanicznie decydowali, że zamiast usypywać te worki wokół swojego domu, wokół swojego to podwórka... usypią wokół większego obszaru. Dokładnie. Wały przeciwpowodziowe będą wzmacniać. Bo okazywało się, że to jest... Ludzie czuli po prostu intuicyjnie, że to jest dużo lepsza metoda. To znaczy, co z tego, że ja zrobię obleżoną twierdzę i nawet mi nie woda nie wleci do piwnicy, to znaczy ja i tak nie będę mógł wyjść, nie będę jakby zamknięty w tej swojej twierdzy, tak? I potem nie będę miał jedzenia, coś tam, leków, a jakby coś się wydarzyło, nie daj Boże, tak? To jak do lekarza. A to samo zrobiliście z mieszkaniami? No właśnie. I teraz pomyśleliśmy sobie tak, okej, to znaczy trudno będzie tobie indywidualnie zbudować taki portfel w tak krótkim czasie, ale możesz przyłączyć się do takiego portfela. I to właściwie wróciliśmy do takiej myśli, którą już kiedyś mieliśmy, żeby stworzyć pulę mieszkań, w której jest powiedzmy 100, 200, może docelowo 1000 mieszkań jednorodnych, czyli na przykład tylko kawalerki, albo tylko dwupokojowe, albo tylko mieszkania na pokoje, które charakteryzują się innym profilem ryzyka pustostanów. Po prostu to jest ten ich wspólny, jakby, że mają, są jednorodne, jeżeli chodzi o ryzyko. I teraz będziemy traktować czynsze, wpływy czynszu najmu do tych 100 mieszkań jako jedną całość i jeżeli nawet wśród tych 100 mieszkań jedno czy dwa będą niewynajęte, czyli osiągniemy efektywność tam 98% czy 97%, to każdy z właścicieli tych 100 mieszkań dostanie 97%. Czyli jak ja mam te 2 czy 3 mieszkania, o których mówiłeś, to ja mam, nie dostaję 100%, tylko 98%, ale jak jedno z nich nie jest wynajęte, to i tak dostaję 98% dokładnie. Za każde mieszkanie, tak? Dostaniesz 3 razy 98% tego, co normalnie te mieszkania by dostawały, tak? I niezależnie od tego, czy akurat twoje jest wynajęte, czy nie jest wynajęte,
Czyli expected value, oczekiwana wartość inwestycji jest przewidywalna. Tak. Ta fluktuacja, bo wiesz, bo to jest taki mechanizm, to w statystyce się nazywa chyba prawo wielkich liczb. Jakiś tam statystyk szwajcarski kiedyś na to jakby zaobserwował, że liczby nie zachowują się tak random. To znaczy, że są pewne korzyści jakby wynikające z dużych liczb. Tak? I ja to przekładam na taki język, powiedzmy, no, codzienności, że jak masz jedno mieszkanie i trafi się jakieś zdarzenie losowe w postaci na przykład tego najemcy, który nie płaci. Albo powodzi, albo powiedzmy tam akurat nie ma najemcy. Tak? I to twoje przychody ze 100% spadną do zero. Jak masz dwa mieszkania i zdarzy ci się jakieś zdarzenie losowe, no to ze 100% spada do 50%. Jak masz 5, to ze 100% do 80%. Jak masz 10, no to ze 100% do 90%. A jak masz 100, no to spadnie, ale do 99%. Czyli tak naprawdę ten spadek będzie w ogóle nieodczuwalny. Tak? Mhm. Więc to jest ta idea, powiedzmy, tego prawa wielkich liczb. I ono mówi coś takiego, że przy odpowiednio dużej próbie jakby częstotliwość tych zdarzeń losowych jest równa prawdopodobieństwu ich wystąpienia. Mhm. Tak? No okej, takie skomplikowane coś, no ale... No na tym, z tego żyją zakłady ubezpieczeniowe, tak? No tak, dokładnie. Więc właściwie to, co żeśmy wymyślili, to jest takie wzajemna gwarancja czynszu. Ale to dla waszych klientów jest dostępne za jakąś opłatą, czy jak to działa? Nie. Dzisiaj my tę wartość dodaną jakby oferujemy za darmo. Nie bierzemy. Będąc klientem Zuri mogę przystąpić. Tak, tak. Okay. Właściwie tylko są pewne warunki. To znaczy to mieszkanie musi pasować do którejś z tych trzech pól, które uruchomiliśmy, więc no niektórym klientom mówimy sorry, ale nie pasuje. Dopóki nie uruchomimy puli na przykład dla trzypokojowych mieszkań albo dla domów, luksusowych mieszkań, albo dla premium, no to na razie nie ma takiej puli i nie może wejść do puli nagle, powiedzmy, kawalerek. Więc pierwsza rzecz to, żeby pasowało do tej puli. Druga rzecz to, żeby było wynajęte i żeby było wynajęte co najmniej na 3 miesiące. Dlatego, że... Czyli nie bierzecie do puli mieszkań, które nie są wynajęte. Tak. Dlatego, że wiesz, no w skrajnym przypadku mielibyśmy na przykład jedno wynajęte mieszkanie i 99 niewynajętych. No okej, wszyscy by dostawali po 1%, ale ten właściciel, powiedzmy, tego mieszkania, które jest wynajęte, by powiedział, no halo, ale no, jak ja mam w tym interes? No to znaczy, dojdziemy dopiero do jakichś sensownych, jak pozostałe się wynajmą, a nie wiadomo kiedy, tak? Więc dlatego, okej, no można by powiedzieć, okej, niech 95% będzie wynajętych. No ale dlaczego, a jak mamy wybrać te 5? To znaczy, to mają być na przykład moje puste i 95 jakby wynajętych od naszych klientów? Nie. Więc dlatego przyjęliśmy zasadę, że po prostu w punkcie startu wszystkie są wynajęte i co więcej, wynajęte co najmniej 3 miesiące. Znaczy umowa do przodu na 3 miesiące. Do przodu na 3 to miesiące, gwarantuje, tak. Gwarantuje, że ta pula zadziała. Że ta pula zadziała, że powiedzmy, że no, to nie będzie tak, że ludzie będą wrzucać do tej puli w ostatnim dniu przed końcem umowy, no to by było to praktycznie... Dla wszystkich, którzy rozumieją dobrze rachunek prawdopodobieństwa, to jest niesamowity produkt, tak? Bardzo dobry. No, ale tak, wracając tak. do rynku i do pytań od patronów, Michał Rusinek pytał, jak zmieni się twoim zdaniem wynajem na mieszkań na pokoje, bo o tym mówiliśmy, z uwagi właśnie na sytuację epidemiologiczną, bo tak. Czy ten rynek jakoś załamie się, bo ludzie nie będą chcieli ze sobą mieszkać, którzy się nie znają? Czy to nie nastąpi ta zmiana, czy jakkolwiek inaczej? Trudno mi jakby akurat tego przewidywać. To jest takie, wiesz, jakby trochę pytanie z gatunku jakby, powiedzmy, wiesz, no, psychologii, epidemiologii i tak dalej. To znaczy, ale ja myślę, że wiesz, że tak naprawdę ludzie mają, powiedzmy, taką potrzebę jakby... To, co wspomniałem na początku, że ja bardzo wierzę w ewolucję, to znaczy w to, co mamy zapisane gdzieś w genach i my jesteśmy zwierzętami stadnymi, to znaczy jakby z układu genetycznego, tak? Więc ja myślę, że po takim okresie, powiedzmy, zaniepokojenia, trochę, powiedzmy, dodatkowego strachu i tak dalej, będziemy chcieli jak najszybciej wrócić do normalności. Więc to właściwie już trochę widać, to znaczy, no, powiedzmy, nie wiem, no jak się idzie do restauracji, czy do pubu, czy gdzieś, to znaczy, no, żeby policzyć ludzi, którzy sam mają maski i zachowują dystans i jakby tam myją ręce co chwilę,
To znaczy, to już pewnie jest jakby, no, to nie jest norma, tak? To znaczy, więc tutaj bym się tak nie bardzo nie obawiał. I oczywiście, nawet gdyby coś się wydarzyło, to znaczy, to też nie będzie tak, że ten rynek się totalnie załamie. To znaczy, w nieruchomościach to jakby to nie są... To są długie cykle, prawda? Tak, dokładnie. To nie jest takie zero-jedynkowe, że powiedzmy coś nagle jakby się wydarzy. To znaczy, ja porównuję, ogólnie rzecz biorąc, porównuję rynek nieruchomości trochę do takich ogromnych tankowców czy kontenerowców, takich statków, które właściwie nie widać końca, mają nośność, nie wiem ile tam, milionów, tysięcy ton i tak dalej, wyporności. I taki statek, to znaczy nawet jak kapitan podejmie decyzję, że zmieniamy kurs tam o 5 stopni na wschód, to znaczy to on jeszcze przepłynie, to znaczy wiele, wiele mil morskich, zanim w ogóle zmieni ten kierunek. A pasażerowie na tym statku w ogóle nawet nie poczują, że jakiś kierunek się zmienił. Natomiast... To jeżeli mówimy o tych kierunkach i tego typu rzeczach, chciałbym parę liczb od ciebie usłyszeć. Mm-hmm. No bo wy macie kilka, 4 tysiące, 5 tysięcy mieszkań 6, w tej chwili? Tak, 6 tysięcy mieszkań. Tak. To się zmieniło od ostatniego nagrania znacząco, tak, bo tam było 4 tysiące z hakiem. Tak. Macie 6 tysięcy mieszkań w portfelu, to więc widzieliście. Gdybyś mi powiedział, co się stało przez te ostatnie 3 miesiące, jakie to są procenty niewynajętych mieszkań, ile dłużej się czeka, jakie miasta, jakie dzielnice, takie konkrety. Konkrety. Znaczy wiesz, nie wiem, czy ja aż tyle konkretów będę pamiętał w tej chwili, to, ale to, co pamiętasz. To, co pamiętam. To tak, to znaczy z konkretów. W kwietniu wynajmowaliśmy podpisywaliśmy pięć umów dziennie, czyli powiedzmy jakieś 150 umów w kwietniu, a w kwietniu poprzedniego roku podpisaliśmy dwa razy więcej umów. Czyli około 300 umów. Około 300, tam 10, niecałe 10. A biznes 10. jeszcze urósł w międzyczasie. Tak, biznes urósł, tak. W maju z kolei to było już podobne jakby wielkości. Rok około, do roku. Tak, około z tego co pamiętam, nawet maj był trochę lepszy niż maj poprzedniego roku. Tam około, powiedzmy, wyszło około 13 mieszkań dziennie wynajmowaliśmy, czyli około 300, tam 400 prawie mieszkań. W czerwcu też było tak, że pierwsza połowa czerwca była bardzo powolna. Już zaczęliśmy się bać, że kurczę, ci wszyscy, którzy mieli wynajmować tam w kwietniu, zmieniać mieszkanie, to w końcu w maju już wyszli na rynek i jakby tam zaspokoili swoje potrzeby, a reszta stanęła. Na szczęście powiedzmy tam był, nie wiem dokładnie kiedy było Boże Ciało, tam 13, 14 i po tym Bożym Ciele, po tym długim weekendzie znowu to wróciło na normalne tory, tak? Więc dzisiaj powiedzmy, okej, taka inna statystyka, bo dzięki temu systemowi informatycznemu i centralizacji pewnych funkcji, to znaczy nasi ludzie mają tak naprawdę codzienny wgląd w wiele takich, powiedzmy, termometrów biznesowych, które mierzą różne tam, powiedzmy, te performance indicators. Wyprzedzająco nawet, tak? Wyprzedzająco. I na przykład jednym z takich czynników, który monitorujemy, patrzymy, czy poniedziałek różni się od czwartku, czy piątku, to jest liczba telefonów, które otrzymujemy... Przychodzących na osobę i liczba telefonów na pustostan, który mamy. Tak? I też widać w czerwcu jakby pick-up, że jest jakby dużo więcej tych telefonów tam, powiedzmy, tak żeby zobrazować, to dochodzi tam do, powiedzmy, do 60-70 telefonów na osobę, gdzie przedtem mieliśmy 10 telefonów na osobę, tak? Więc jakby duża różnica. I to wraca do normy? Czy to jest poniżej normy, czy powyżej normy? To normę, patrząc na wasze sytuacje sprzed roku. Tak. To wraca powoli do normy, aczkolwiek jeszcze żeśmy nie odrobili tego efektu kwietnia, który był bardzo słaby. Bo wiesz, bo to, co też dobrze, żebyście wiedzieli, to jest, zobacz, jak mamy 6 tysięcy mieszkań, my podpisujemy umowę średnio na 12 miesięcy. To jest taki standard nasz. Czyli jak wypadnie wam wynajem w kwietniu, to te mieszkania są pustostanem ciągle? Niekoniecznie, bo wiesz, no w kwietniu, tak jak widziałeś, no tam 150 żeśmy wynajęli, a w poprzednim kwietniu 300 mieszkań żeśmy wynajęli, tak? Więc to nie jest tak, że zupełnie nic się nie dzieje. Natomiast do czego zmierzam? Że mieliśmy więcej tych mieszkań w kwietniu. I co miesiąc, oczywiście to jest tylko średnia, to tak nie jest, ale co miesiąc zwalnia nam się około 500 mieszkań.
No bo 6 tysięcy podzielone na 12 to jest około 500, prawda? I wiesz, i z tego myśl, znowu monitorujemy to co miesiąc, nawet dzień po dniu patrzymy, jakby jak to będzie dotykało, powiedzmy, tych umów, które się kończą na przykład teraz w lipcu czy w sierpniu, bo my już zaczynamy kontaktować się z najemcami, wiemy, ile umów się skończy w sierpniu i zaczynamy się kontaktować z nimi, czy żeby zapytać, przedłużyć. Czy chcą przedłużyć, czy nie, jakoś ich starać się namówić, żeby przedłużyli, jeśli byli dobrymi najemcami. Więc monitorujemy też taki wskaźnik, to znaczy aneksowania i ten udaje nam się przedłużyć od 60 do 75, czasami 80% umów, które się kończą w danym miesiącu. A czy ten wskaźnik się zmienił teraz w... Nie. Pozostaje taki sam. Jest mniej więcej taki sam. Może trochę drobniej, trochę mniejszy. Natomiast wskaźnik, który nas uderzył i on jest dzisiaj naszym priorytetem, to jest wskaźnik pustostanów. Czyli ile mamy mieszkań, które są wolne od zaraz, czyli w tej chwili już są wolne, do całej bazy. I to jest ten efekt tego kwietnia. I to jest efekt kwietnia. Jeżeli było 500 minus 150, to tak. Te 350 się kumuluje, tak? Tak. I wiesz, i w tej chwili mamy, powiedzmy, wskaźnik pustostanów na koniec czerwca, bo nie wiem, na ile jest dzisiaj, nie potrafię, akurat nie sprawdzałem tego, ale na koniec czerwca to ten wskaźnik był na poziomie 10,2%. To dużo. To bardzo dużo. To w ogóle historycznie. 2-3%, prawda? Tak, 4, powiedzmy, wiesz, 5, no ale czyli, powiedzmy, to też jest bardzo sezonowe. Czyli macie tam około 6, no jest przed sezonem, ale to znaczy, że jest tak. Około 600 mieszkań wolnych. Tak, nawet więcej trochę, tak. No. Czyli wiesz, to jest dla nas sytuacja taka, po prostu wiesz, jakby no, pierwszy raz, tak, to znaczy nigdy nie dochodziliśmy do tam 500 wolnych mieszkań. Jeżeli chodzi o konwersję telefonów na spotkania... Jest wysoka? Jest wysoka. Jest normalna, jest zwykła. Konwersja spotkań na podpisanie umowy najmu jest nawet troszkę lepiej niż zwykła. Tylko ilość telefonów jest mniejsza. Dokładnie. I to jest nasze teraz wyzwanie, żeby powiedzmy jakąś tą liczbę telefonów zwiększać. Ale to też jest pytanie, czy jest taka liczba wynajmujących na rynku, skoro... parę milionów osób za wschodniej granicy wyjechało, tak? No tak, no właśnie, no to są właśnie te wyzwania, to znaczy, które, no tak, trzeba się po prostu z nimi zmierzyć. Zresztą z drugiej strony, my patrzymy, jeżeli chodzi o nasz ten portfel, no to wiesz, on nadal w stosunku do rynku nie jest taki duży, bo mówimy o 6 tysiącach mieszkań, to znaczy, którymi my się opiekujemy, a w sumie mieszkań na wynajem w Polsce jest 1 000 000. Więc tutaj jesteśmy optymistyczni, to też nie że sobie. Wpłynąć, tak? Tak, jesteśmy optymistycznie nastawieni, że. Ale właśnie ten COVID trochę przyspieszył jakby naszą decyzję co do tego, bo już od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, tylko może tak trochę z lenistwa, trochę jakby nie wiem z czego. Ale postanowiliśmy, że teraz zaczniemy więcej pieniędzy inwestować w budowanie marki Mzuri wśród najemców. Bo my właściwie tego nie robiliśmy. To znaczy, powiedzmy... Robiliście to dla takich osób jak ja, które te mieszkania wam dawały, ale nie wśród najemców. I tak? Wiesz, nawet dla osób takich jak ty. To znaczy, to też nie było jakoś takie, wiesz, to znaczy dużych nakładów na to. Powiedzmy tam trochę, ale... Natomiast teraz postanowiliśmy, że będziemy dużo więcej inwestować jakby w percepcję naszej, w znajomość naszej marki wśród najemców. Jakby doszliśmy najemców do tego. Czy wynajmujących również? No pewnie i to, ale wiesz, najemców, czyli do tych studentów, do tych Ukraińców. Tak, żeby była rozpoznawalność, tak, bezpieczeństwo i tak dalej, tak? Tak. I wiesz, zwłaszcza, że wiesz, to znaczy, no możemy robić takie rzeczy, my to nazywamy jakby takim najmem hurtowym, bo wiesz, no jak masz jedno mieszkanie i powiedzmy, wiesz, stoi puste, no ale powiedzmy, wiesz, no zrobić broszury po ukraińsku czy coś, no powiedzmy, okej, no jakby trochę szkoda wysiłku, tak, to znaczy, zresztą wielu ludzi jest uprzedzonych do Ukraińców, w ogóle nie wiadomo dlaczego, ale więc my możemy, powiedzmy już, wiesz, no w biurze w Mzuri mamy kilka osób ukraińskojęzycznych czy rosyjskojęzycznych, tak, to znaczy, gdzie możemy odpowiadać na telefony naszych najemców, czy powiedzmy maile, które i piszą i tak dalej. Komunikację przygotować. Możemy tak. Przygotować komunikację, to znaczy, wiesz, nawiązujemy współpracę jakby z dużymi pośrednikami, którzy tutaj ściągają ludzi do pracy i tak dalej. Więc możemy pewne rzeczy robić, których normalnie właścicielka mieszkania by po prostu nie robili. Oprócz tych rzeczy, które oni robią,
Bo robimy wszystko to, co normalnie właściciel by robił, przynajmniej staramy się. Może za wyjątkiem tego, żeby w pracy opowiadać, że mam mieszkanie do wynajęcia. No, ale tak? Możecie to zrobić reklamując się jako markę, żeby ktoś przychodził i szukał wśród tych kilkuset mieszkań, które akurat są wolne, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. Więc to jest coś, co możemy robić, no bo wiesz, powiedzmy dla takiego, powiedzmy, no nie wiem, pośrednika, i są tacy pośrednicy, powiedzmy, z którymi współpracujemy, którzy wynajęli od nas tam po kilkanaście, po nawet dwadzieścia kilka mieszkań, no bo oni wiedzą, tak? To znaczy wiedzą, że my jakby jak działamy, że działamy etycznie, że nie będziemy tam nachodzić tego najemcy, że powiedzmy jesteśmy tacy, powiedzmy, no profesjonalni, tak? Że nie panikujemy, że coś tam, że nie dyskryminujemy ludzi za wschodniej granicy. Poza tym mają jedną umowę, jedną osobę do kontaktu, to znaczy tak jak ktoś im dzwoni, że któryś z pracowników, że coś tam trzeba zmienić, coś, no to muszą najpierw szukać, a kto to jest ten właściciel, to znaczy ci właściciele są różni, jedni są pomocni, drudzy mniej pomocni, no my zawsze jesteśmy, prawie zawsze tacy sami, tak, to znaczy, więc to jest jakaś tam przewidywalność. Więc to jest teraz... ciekawe, to znaczy, że ten kryzys i ta zmiana wymusiła na was to, że musicie przygotować firmę do budowania z niej marki, tak? Tak, 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 dokładnie. Więc wiesz, więc ja tak prawdę mówiąc, to wiesz... A ile pieniędzy chcesz na to przeznaczyć? Jak duży procent waszego obrotu? Macie to już wymyślone w ten sposób, czy jeszcze nie? Wiesz co, nie pamiętam. Budżetowaliście to znaczy, już? Tak, 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 okay. Tak. To znaczy, to już były, ale to znaczy, wiesz, okej, to powiedzmy... Znaczy, ja rozumiem, to zależy, że tak, od zera też... do jakiekolwiek to już jest ruch, tak, ale czy to tak, byłby taki tak, poważny tak. ruch, czy tak delikatnie? Nie, 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 nie. Na razie to znaczy, wiesz, chcemy jeszcze trochę eksperymentować, to znaczy okay. w co inwestować. Jakby, co zadziała. Co zadziała, tak, to znaczy, więc takimi małymi kroczkami, ale już takimi, powiedzmy, wiesz, no konkretnymi jakby, powiedzmy, wiesz, już jakby trwa rekrutacja, tam chcemy zwiększyć zespół i tak dalej, to znaczy, wiesz, więc... Jakby to już nie jest w sferze tam, no, powiedzmy, planów, ale już jakichś działań, tak? Także tak, ale w ogóle wiesz, bo już o tym ci powiedziałem wcześniej, zanim żeśmy rozmawiali, i wiem zresztą, żeś czytał, to znaczy ja zawsze się tak, jesteś doskonale przygotowany do rozmów. I powiedzmy, ze względów zdrowotnych, powiedzmy tam jeden z prezesów, jeden z filarów tak naprawdę, wiesz, budowy Mzuri od ostatnich 6 lat musiał odejść, tak praktycznie z dnia na dzień, więc ja tak prawie z dnia na dzień zostałem znowu prezesem spółki. Tak, dostałem e-maila, że przez najbliższe 18 miesięcy planujesz aktywnie pracować w firmie. Tak, tak, co, tak. To było moje następne pytanie dotyczące. To opowiedz, a ja zadam pytanie tak, później. Tak, i wiesz, i powiedzmy... Biznes cię ściągnął z powrotem, tak? Tak, tak. I wiesz, to nie jest coś, o czym marzyłem, to nie jest coś, o czym mówiłem, jak ostatnio się spotykaliśmy, nie planowałem tego. Ja planuję takie zawody emeryta, powiedzmy, wiesz, tam ostatnio pracowałem w komisji wyborczej podczas wyborów prezydenckich 2020. I to jest to, co mnie kręciło. Natomiast muszę ci powiedzieć, że mimo, że nie byłem specjalnie zachwycony tą perspektywą, ja już byłem tym prezesem przez parę lat i jakby to wchodzenie trochę do wody, w której już byłem, tak? To już chyba trochę inna woda, nie? No trochę inna woda, trochę inna firma, to znaczy wiesz, jakby właśnie ten system, który działa teraz i tyle rzeczy pokazuje i tak dalej. Trochę inni ludzie też, mamy już, wiesz, ludzi, którzy mają już pewne doświadczenie biznesowe i tak dalej. Ale do czego chcę, zmierzam, że wiesz, że ludzie, którzy mnie znają i którzy wiedzą, jak ja, powiedzmy, wiesz, nie lubię wnikać tam w operacje, w szczegóły i tak dalej, nie jestem w tym zupełnie dobry, to mimo wszystko ja potraktowałem to, że ja po prostu jestem w czepku urodzony. Wiesz, po prostu naprawdę, ja mam takiego farta. Oprócz farta, że musisz wrócić do pracy jako prezes spółki? Tak, ale wiesz dlaczego? Nie dlatego, że muszę wrócić, to akurat tym się mniej trochę, aczkolwiek to też mnie cieszy i zaraz powiem też dlaczego, ale wiesz, jakiego farta, bo to się wydarzyło, powiedzmy, w połowie czerwca, gdy się dowiedziałem, że, wiesz, będę musiał wejść w buty Artura. Ale i powiedzmy, mam tylko 2 tygodnie na to, żeby, powiedzmy, w to wejść i jakoś tam się usadowić, to znaczy przed tym handoverem. Ale wcześniej, już w marcu właściwie, jak widziałem, jak gęstnieje atmosfera wokół tych epidemiologii, tych, powiedzmy, ograniczeń, tych, powiedzmy, tam maseczek i powiedzmy tych wszystkich obostrzeń, to znaczy, wiesz, może jakiś paszport zdrowotny czy coś. Teraz Japonia wprowadziła wizy dla Unii Europejskiej. Wprowadzić jest łatwo, potem zdjąć... Będzie trudno. To zajmie czasu, tak? To znaczy, więc ja postanowiłem, że w ogóle przestanę podróżować.
bo ja wolę nie podróżować. Ze względu bezpieczeństwa? Czy Nie ze względu o mojej bezpieczeństwa. Upierdliwości takiej, to znaczy, wiesz, tych dodatkowych, wiesz, ludzie, którzy mają mundur, to znaczy czują, że mają nad tobą władzę, bo są w mundurze, to znaczy i każą ci tam robić jakieś rzeczy, które naprawdę czasami mają sens, ale często są bardzo odległe od jakiegokolwiek sensu. I wiesz, i po prostu i wymuszać to na tobie, to ja źle na to reaguję. To znaczy, to czuję, że to ogranicza moją wolność, jakby trochę tak, że tak powiem, wiesz, trochę się kłóci z moim takim poczuciem zdrowego rozsądku. To znaczy, wiesz, a wiem z kolei, że jak zacznę z nimi dyskutować, to mogę po prostu w jakieś kłopoty się wpakować, tak? To znaczy, wiesz, raz miałem taką sytuację, że w Libanie... Czasami nie warto. W Libanie? W Libanie, tak. Po prostu pierwszy, jedyny raz w życiu, nie wiem, czy mi się to jeszcze kiedyś zdarzy, po prostu byłem zakuty w kajdanki z tyłu tam, wiesz, to znaczy, gdzieś mnie zawieźli i coś. Napyskowałeś na granicy? Nie, w ogóle nawet nie pyskowałem, wiesz, to znaczy, w ogóle to nie było na granicy, tylko w centrum Bejrutu, wiesz, robiłem zdjęcie. I wyobraź sobie, że na tym zdjęciu, które robiłem, robiłem zdjęcie budynku, ale na zdjęciu, bo tam są bardzo ładne takie budynki, nie wiem, czy byłeś może w Bejrucie, byłeś, tak? No, i wiesz, i one teraz są odrestaurowane po tej wojnie domowej, to teraz znowu tam trwa wojna, więc jakiś tam trochę bałagan, nieszczęśliwy kraj. Ale wiesz, na tym zdjęciu był samochód i ten samochód miał tablicę, okazało się, że dyplomatyczne. I nie wolno było zrobić zdjęcia. Tak. To znaczy, wiesz, i za to zdjęcie po prostu trafiłem do, no może nie pierdla, ale do takiego, powiedzmy, wiesz, jakiegoś tam miejsca przesłuchań. Krótkiego aresztu. Tak, krótkiego aresztu, wiesz. Ta sytuacja była totalnie bez sensu. Ci ludzie też wiedzieli, że to trochę bez sensu. Ale długo to trwało, bo ściągnęli kogoś z ambasady polskiej, taką panią konsul, bardzo miłą, zresztą bardzo pomocną. To znaczy, wiesz, i bo po prostu chcieli mnie przesłuchać w jej obecności, żeby ona mi tłumaczyła na polski. To znaczy, wiesz, to śmiesznie, bo oni mówili super po angielsku. To znaczy, wiesz, ona mówiła po arabsku trochę, znaczy nawet dobrze, ale wiesz, oni znali sytuację, bo ja już tam siedziałem parę godzin i zadawali mi cały czas te same pytania, więc znali już odpowiedzi na te pytania, a ona oczywiście nie znała, no bo dopiero przyjechała, tak, i dopiero się poznaliśmy. Więc zadawali pytanie jej po arabsku, żeby ona mi to przetłumaczyła na polski. Które już ty słyszałeś po angielsku. Nie mogli na polski tłumaczyć. Ona musiała na angielski tłumaczyć. To też w ogóle nie wiem, po co w takim razie ktoś z ambasady polskiej, ale jej zadawali pytania po arabsku, a ona to tłumaczyła na angielski. Ja odpowiadałem na angielski, ona odpowiadała po arabsku, ale czasami coś tam było przekłamanie jakieś i oni mówili, nie, to nie tak. To znaczy, bo oni wiedzieli. To powiedz, wiesz, tak? Tak, no dokładnie. I wiesz, to znaczy taka po prostu, wiesz, to trwało godzinami. Wracając do biznesu. Tak, wracając do biznesu, właśnie. Czyli Sławek, osoba utożsamiana z wolnością, niezależnością, podróżami, wybiera co robi i pracuje, wraca do firmy trochę, bo chce, ale bardziej, bo musi, prawda? Bo środowisko bardzo się zmieniło, ale też biznesowo masz sytuację, w której musisz zapełnić rolę przywódcy, tak? Tak. Bo jak to będzie wyglądało teraz? 5 dni w tygodniu w firmie? To 7, to znaczy, wiesz, jakby to, jakby, wiesz, mam ogólnie rzecz biorąc, mam, bo ja nie robię rzeczy tak, wiesz, na pół gwizdka, to znaczy, ty wchodzisz na pełen etat, Wszedłem już, tak. I wiesz. A jak zespół na to zareagował? To jest inny styl niż Artur zupełnie, prawda? Tak. Znaczy, wiesz, trudno mi powiedzieć. Jeszcze całego zespołu nie widziałem, bo wiesz, zespół jest też rozproszony. To rzeczywiście, bo teraz jeszcze zdalnie pracujecie. Tak. Więc wiesz, to nie. Natomiast tak, ten zespół składa się tak naprawdę z dwóch grup ludzi, tak bym powiedział, ze swojej perspektywy. To znaczy, oczywiście można dzielić na różne sposoby, tak, specjalizacje i tak dalej. Ale mamy tak, mamy jakąś taką grupę, powiedzmy około 20 kierowników, dyrektorów, powiedzmy takich ludzi, którzy no, mają na sobie jakąś odpowiedzialność za jakąś tam część biznesu. I w tej grupie na przykład, ostatnio to liczyłem, to znaczy 14 osób to są osoby, które mają staż pracy 6 lat i dłużej, czyli one pamiętają jeszcze czasy, powiedzmy, przed Arturami i są nowe. To znaczy, których, powiedzmy, no, nie wiem, tam, nowe, może 3 lata są, czy tam ileś, tak?
czyli takie, które zostały zarekrutowane gdzieś z zewnątrz, tak? I powiedzmy z nimi, oczywiście, wiesz, to jest tak, że mimo, że nie byłem zaangażowany i spędzałem tam 10-11 miesięcy w roku w podróżach, to i tak czasami gdzieś tam się spotykaliśmy, albo wiesz, albo powiedzmy coś tam nagrałem, to znaczy na jakieś spotkanie, było jakieś spotkanie, ja tam gdzieś coś nagrywałem, gdzieś tam ze świata i to było jakby puszczane. Więc wiesz, i poza tym w ogóle jest taki też program wprowadzania ludzi do firmy, Induction, i wiesz, no i tam też ja gdzieś tam występuję, także wiesz, nie jestem taką anonimową osobą, jakby nigdy, nie byłem nigdy w firmie. Także wiesz, także powiem tak, ja dlatego powiedziałem, że jestem w czepku urodzony, bo ta zmiana nie mogła się wydarzyć z mojej perspektywy w lepszym momencie. Bo i tak musisz być w Polsce. Tak. To znaczy, wiesz, po prostu naprawdę, gdybym miał wybrać jakiś moment, okej, okay, gdybym miał do wyboru, to bym nie wybierał w ogóle tego, tak? Ale, ale w pewnym sensie nie miałeś do wyboru. Tak. I dwie rzeczy, których nie miałeś do wyboru, zdarzyły się w tym samym czasie, to spowodowało, że tak. Po prostu to robisz, tak? Dokładnie. I one po prostu się zsynchronizowały, to znaczy ze sobą. To ja mam pytanie, bo twoja firma rośnie bardzo szybko. Dosyć tak. No to 6 tysięcy z miliona to niedużo, tak. Ale 6 tysięcy to jest dużo. Tak. To się robi coraz większa firma. Ty w pewnym momencie swojego życia wybrałeś wolność finansową, ale trochę wygląda, jakbyś zmierzał do bogactwa. No bo w pewnym sensie ta firma robi się na tyle duża, budujesz wartość. Wiem, że ty się dzielisz z pracownikami, udziałami i w ten sposób, ale bycie bogatym to również, wiesz, posiadanie olbrzymiego majątku, tak? Nie tylko posiadanie takiego dochodu pasywnego, który na ciebie zarabia. Tak. Jakie to jest uczucie? Jakby, wiesz, ja powiem tak, że ja nie zmierzam do bogactwa, to znaczy, wiesz, to nie jest jakiś mój cel, to znaczy, zresztą w ogóle powiem tak, że o ile wolność finansowa, przynajmniej w mojej głowie, można ją bardzo precyzyjnie zdefiniować. I zaplanować. I zaplanować. O tyle bogactwo to jest, i powiedzmy, i wolność finansową możesz ją zaplanować, możesz ją jakby zrealizować, to jest twój plan, twój cel, jakby twoje konie, twój problem, jakby twoja To są stadnina, twoje liczby, bo to może być stadnina. 100, to może być 1000, to dokładnie. Może być milion. Tak? Dokładnie. Natomiast bogactwo to nie jest twoja stadnina, to znaczy, bo wiesz... Dlaczego? Dlaczego? Właśnie. Bo zobacz, bo jakby punktem odniesienia do powiedzenia, czy ja jestem wolny finansowo, czy nie, jestem ja. Są moje potrzeby finansowe co miesiąc. To jest mój standard życia, to jest mój wybór. Mhm. Czy chcę jeździć tak jak ja, nie wiem, skuterem po mieście, czy chcę jeździć jakimś tam, nie wiem, najdroższym Maserati, tam SUV-em, czymś Maybachem tam. Maybachem z kierowcą, tak? Maybachem z kierowcą. To jest mój wybór. To znaczy, to ja muszę sobie to jakoś tam poukładać w głowie. Tylko, że jeżeli chcesz coś lepszego, to musisz mieć większy dochód. Musisz, tak, dokładnie. I to jest jedyna różnica. To znaczy, że wiesz, jakbym na przykład, nie wiem, no, zażyczył sobie, że teraz ja będę podróżował ze względu na ten COVID i coś tam, to znaczy chcę podróżować dalej i kupię sobie samolot, prywatny. No to okej, no to żeby utrzymać samolot, to znaczy w przestworzach, ale też na ziemi, trzeba płacić... Potrzebujesz kilkadziesiąt milionów złotych, tak? Prawda? Właśnie. No i teraz, żeby mieć te kilkadziesiąt milionów, powiedzmy, że potrzebuję tam, nie wiem, no 2 miliony miesięcznie, no to musiałbym mieć 2 miliony podzielić przez 2000, no to musiałbym mieć 1000, powiedzmy, mieszkań na wynajem. I to one by mi zapewniły te 2 miliony co miesiąc, które by mi zapewniły to, że mogę mieć, powiedzmy, prywatny odrzutowiec, jeśli to tyle kosztuje, tak? Bo prawdę mówiąc, pojęcia nie mam. I to jest jedyna różnica. Ale punktem odniesienia cały czas jestem ja i moje potrzeby. To jest wolność finansowa. To jest wolność finansowa. A bogactwo? A bogactwo to jest posiadanie wielu dóbr. A co to znaczy wielu? Kto to definiuje? Ja? I wiesz, i teraz... Czyli zaczynamy się porównywać, tak? Dokładnie, bo punktem odniesienia są inni. I takim bardzo jasnym, powiedzmy, przykładem, który mogę podać ich wiele, ale wiesz, na przykład jest jakiś chłopak, młody chłopak, Tomek, nauczyciel WF-u w szkole jakieś tam, nie wiem, w powiecie, gdzieś tam, powiedzmy pod Mińskiem Mazowieckim czy pod Sielcami, no wszystko jedno gdzie. I on uczy WF-u, zarabia 2000 zł miesięcznie, netto. Nie ma nadgodzin, no bo nie ma nadgodzin w WF-ie, tak? Nie ma korepetycji, nie ma coś. Więc żyje za 2000 zł. Dosyć skromnie. Mieszka z rodzicami. Odziedziczył 2 mieszkania.
po dziadkach. I te dwa mieszkania, jedno w Siedlcach, jedno w Mińsku Mazowieckim, wynajmuję za 2000 zł miesięcznie. Więc nawet w mojej definicji, nawet jakby zamknęli tę szkołę, bo jest tam nisz demograficzny, bo coś tam redukcja, bo coś tam, straci etat, ale może swój standard życia skromny utrzymać bez konieczności pracy. Więc ten Tomek jest według mnie wolny finansowo. A czy on jest bogaty? Wiesz, bogaty nie jest. No bogaty w tej jego wiosce, tam w jego tym miasteczku czy wiosce. Czyli to jest wszystko względne, tak? Dokładnie. Bo tam jest taki, powiedzmy, pan, nazwijmy go pan badylarz. To znaczy, i on ma duże szklarnie, zatrudnia tam 500 osób, a w sezonie to jeszcze więcej. W ogóle całe miasteczko to właściwie on utrzymuje. I przed jego ogromnym posiadłością, to znaczy jest dużo tam samochodów, najnowszych gadżetów i tak dalej, no bogacz. Ale ten pan jakby przyjechał do Warszawy, powiedzmy na jakiś bal charytatywny i spotkał tutaj tych ludzi tam z listy Forbes, tam z top najbogatszych Polaków, no to taki jest trochę biedny kuzyn. A gdyby na tym balu wygrał bilet na bal charytatywny do Monte Carlo, czy do Dubaju, czy do Moskwy, no to tam już by był biedakiem. Tak? Czyli dla ciebie wolność finansowa to jest porównywanie się ze swoimi potrzebami, ze sobą. Tak. Okej. Okay. A Ola Lazar zapytała, czy są jakieś wady posiadania wolności finansowej? Znaczy wiesz, wyobrażam sobie, że mogłyby być. To znaczy, czyli odpowiadam, że ja nie widzę ich dla siebie. Natomiast, wiesz, to dlatego, że ja dosyć, jakby to powiedzieć, tak elastycznie podchodzę do życia. I wiesz, mam swój plan, mam swoje projekty. To znaczy, ktoś, kto nie byłby dobrze przygotowany od tej strony wizji swojego życia, to znaczy, no mógłby się trochę pogubić. To znaczy, no bo właściwie... Bo nic nie musisz. To znaczy, a życie, gdzie nic nie musisz, gdzie właściwie nic nie robisz, to znaczy na dłuższą metę to nie jest życie, które jakby jest dostosowane do naszych, nie wiem, no, powiedzmy, no, do człowieczeństwa, tak? A miałeś taki moment, że byłeś pogubiony? Ani razu. Ani razu, tak. Ja miałem taki moment, jak ktoś już, dwa lata po tym, jak stwierdziłem, że już według tego Kajosakiego jestem na tym dużym kółeczku, mogę żyć, no i tam dwa lata żyłem z rozpędu, a potem byłem zagubiony. Tak, tak, dokładnie. Dlatego mówię, że wolność, bo widzisz, nie pamiętam, kto zadał to pytanie. Ola Lazar, ona zrobiła gastronautę. Zresztą mam nadzieję, że będzie niedługo gościem audycji, bo ona sprzedała ten biznes. To też jest ciekawa historia. No, świetnie, to dziękuję Ola za pytanie. Wolność ma też pewną cenę. Jaka to jest cena? I tą ceną jest odpowiedzialność. To znaczy, wiesz, jesteś odpowiedzialny za swoje życie. To znaczy, wiesz, jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za swoje szczęście. To znaczy, bo jak powiedzmy jesteś w tym kieracie takim, powiedzmy praca, tam szef, coś tam, zespół, deadline'y, wiesz, jakieś targety i tak dalej, to wiesz, to możesz w pewnym sensie mówić, a tak, to wina kogoś tam, to coś tam, ja jestem teraz nieszczęśliwa, bo coś tam, tak, w pracy, bo tam przejęli nas. Teraz nie ma na kogo zwalić. Teraz nie ma. To znaczy, wiesz, to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie, tak? Ja jestem odpowiedzialny za swoje szczęście, ja jestem odpowiedzialny za swoje myśli. Jakby, no, nie mam szefa, no, ale to, czy powiedzmy, wiesz, to ja muszę jakby sam siebie organizować, tak? To znaczy zapewniać sobie rozrywkę, zapewniać sobie rozwój, zapewniać sobie cokolwiek, jeśli chcę się rozwijać. A z drugiej strony, wiesz, myślę, że jakby wolność finansowa dla mnie jakby nie była końcem drogi. To znaczy, to nie było, że aha, chcę osiągnąć ten stan i teraz już nic nie muszę, nic nie robię. To jest tylko pewien etap. To znaczy, to jest coś, co ja postrzegam jako, powiedzmy, otwieranie drzwi na nowe rzeczy, tak? Ale teraz to jest mój wybór, moja odpowiedzialność, co ma być tymi rzeczami, na czym czemu poświęcać czas. I jak jesteś nieszczęśliwy, to musisz spojrzeć w lustro. Tak, tak, dokładnie. I porozmawiać z tą osobą. Tak, tak? Jak źle wybrałeś, jak dokonałeś złych wyborów, no to okej, no to znowu, to trzeba coś skorygować, tak? To znaczy... A jak życie wybiera za ciebie, tak jak w twoim przypadku, że musisz po pierwsze zostać, a po drugie pracować, to trzeba się z tym pogodzić, tak? Tak, tak, dokładnie, wiesz, ja jestem po prostu totalnie pogodzony z tą sytuacją, to znaczy, wiesz, wielu moich Ale znajomych... miałeś, tak rozmawialiśmy w listopadzie, miałeś plan na 2021 rok, tak. Miał być rokiem, kiedy ty obierzesz po raz trzeci cały świat, tak? Tak, tak, ty masz niesamowitą pamięć, tak, no. Tak, tak, rzeczywiście, i to wiesz, i to był plan, który jakby bardzo mnie cieszył,
raz jakby powiedzmy sama ta podróż, to znaczy dosyć intensywna i powiedzmy taka trochę bez celu, to znaczy trochę bez sensu, ale po prostu... Trochę na zaliczenie, tak? Wiesz co, nawet... Punktów na mapie. No, może tak, znaczy nie, nawet to dopiero później się jakby, wiesz, jakby skrystalizowało, okay. To takie joining the dots, nie? To tak. Znaczy, bo podróżowanie te 10-11 miesięcy w roku, o ile to mi sprawia ogromną satysfakcję, zaczęło kolidować z moją misją, którą jest wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. I wiesz, czyli na przykład dostawałem zaproszenia, żeby gdzieś wystąpić, albo jakiegoś udzielić wywiadu, albo coś, i to znaczy, wiesz, no cały czas byłem gdzieś w drodze, mówiłem, nie, teraz nie mogę, to sorry, tak, to znaczy zaproście kogoś innego. I wiesz, no i okej, to znaczy i tak mi ludzie za to nie płacą, więc jakby no nie jestem na tym stratny, ale czułem, że to koliduje z realizacją mojej misji, która też jest dla mnie bardzo istotna. Pasją są podróże, ale to jest moją misją. I postanowiłem, że okej, to ja wykorzystam tę podróż do tego, żeby zbierać pieniądze na zakup mieszkań dla dzieci, które wychodzą, młodych, dorosłych. Taki wychodzą, był pomysł, tak, żeby dokładnie. Zbudować tą fundację. Ale rozumiem, dokładnie. Że to po prostu zostało przesunięte w czasie. Przesunięte w czasie, dokładnie. Dobrze, to jak wyznacza sobie cele osoba wolna finansowo? Pyta Łukasz Sokołowski. Łukasz, to jest tak, że celów finansowych ja już sobie nie wyznaczam od bardzo dawna. To się dzieje samo? Tak, to jakby się ale dzieje samo. Ale ty inwestujesz jeszcze w kolejne mieszkania, nadwyżki finansowe, czy już nie? Tak. To znaczy, wiesz, dlatego, że powiedzmy, tak obrazowo mówiąc, to znaczy tak, te mieszkania, przychody z najmu tych mieszkań, jeżeli przyjmiemy, że to jest 100, to ja co miesiąc wydaję, nawet nie liczyłem tego, ale powiedzmy tam 20-25, i te 75-80 zostaje jakby gotówki. Kumuluje się. I zbiera się gdzieś tam, odkłada się na koncie, a ja nie lubię gotówki. Jakby po prostu nigdy nie lubiłem. Znam to uczucie. Tak. I wiesz, i po prostu, no to, a ponieważ nigdy nie dywersyfikowałem. Ale ty podejmujesz decyzję, które mieszkania kupować, czy to zlecasz zespołowi i to się dzieje? Tak, już zlecam zespołowi. Okay. A tak naprawdę to jeszcze nawet bardziej, bo teraz zacząłem inwestować nawet nie w poszczególne mieszkania, nie kupuję mieszkań, tylko inwestuję w spółki, celowe spółki inwestycyjne, Mzuri CFI, tak? Czyli crowdfund investing. I wiesz, i wtedy to już ja w ogóle nawet nie wiem, które są mieszkania kupione i gdzie, to znaczy, no chyba, żebym zapytał oczywiście. No to ale oczywiście. Jesteś udziałowcem i masz zwrot tak. Z tej inwestycji. Tak, dokładnie. I wiesz, i to jest jeszcze mniej niepokojące. Znaczy wiesz, no bo czasami te mieszkania, które mam w Mzuri, to wiesz, jak jest na przykład jakiś większy remont, bo jakieś tam drobne rzeczy, to nawet ja nie wiem, co tam się działo i po prostu nawet się nie dowiaduję, bo faktury idą bezpośrednio do księgowego, coś, no tylko księgowy mi tam podsyła, czy mam coś zapłacić w tym miesiącu, czy nie. I jakby to jest jedyne moje zaangażowanie jakby z tym biznesem. Natomiast w przypadku jakichś większych remontów, no to jestem konsultowany, tak? I wiesz, no i tam mówię, dobra, to ty podejmij decyzję, coś, to znaczy, no ale czasami, wiesz, jakaś większa kwota, ale to z czego wynika, no to tam trochę się interesuje, tak? Natomiast, wiesz, jak jestem udziałowcem w spółce, która ma, nie wiem, 11 milionów i powiedzmy 100 mieszkań, no to jakby, no to nie pytają każdego z udziałowców, tam jest nas 160, sami tak, to znaczy, jest też rada nadzorcza. Ale wracając do pytania Łukasza, jak czyli podejmuje decyzję, jak podejmuje, przepraszam, jak wyznacza sobie cele. Osoba wolna finansowo? Więc tak, finansowych celów sobie nie wyznaczam. Tak. Cele, powiedzmy, wiesz, mam takie cele, powiedzmy, procesowe, ja bym to nazwał, czyli na przykład, wiesz, co roku chciałbym, aczkolwiek to nie zawsze mi się udaje, ale co roku chciałbym się uczyć jakiegoś języka obcego. Co roku chciałbym pojechać do sanatorium i spędzić tam, powiedzmy, takiego 2-3... Takiego w Polsce typowego sanatorium? Wiesz co, jeżdżę teraz już od jakiegoś czasu, jeżdżę co roku na Litwę. Ale to jest tak, takie powiedzmy typowe sanatorium, tylko zostało kupione przez bank i ten bank to trochę tam powiedzmy odrestaurował, zmodernizował. W lesie bardzo fajne miejsce. Co roku staram się wykonywać jakiś zawód emeryta, czyli zawód to komisja to normalne. Wyborcza i tak dalej. Tak, na przykład ciągle komisja czekamy wyborcza. Na relację z bycia tramwajarzem w Warszawie, tak, którą nam obiecałeś. Wiesz, właśnie i teraz wbrew pozorom właśnie to, że zostałem tym, bo to jest mój... Na tej mojej całej długiej liście tych zawodów, nazwałem to zawodami emeryta, tramwajarz jest po pierwsze najbardziej przeze mnie pożądanym. O! Tak, bo to w ogóle od tego się zaczęło, w ogóle od bycia tramwajarzem. A drugie jest najbardziej skomplikowanym.
Bo trzeba zdać tak, egzamin. Trzeba pójść na kurs, wiesz, to znaczy zdać egzamin i potem mieć jakieś próby i tak dalej. I problem był taki, że te kursy odbywały się na jesieni i w zimie. A ciebie nie było w Polsce. Dokładnie. A teraz, wiesz, mam szansę, to znaczy tak naprawdę, zrobić ten kurs, zapisać się. Łukasz, odpowiedź na twoje pytanie jest bardzo prosta. Wykorzystuje wszystkie nadarzające się szanse, tak, chyba, tak? Tak, tak, tak. Wiesz, tak, dokładnie. To znaczy mam życie dosyć ustrukturyzowane, ale z drugiej strony czuję, że jestem po prostu bardzo elastyczny. To znaczy to, co tam przyjdzie, ja to po prostu całuję w rękę z podziękowaniem inwentarza i idę do przodu, tak? To znaczy jakby, wiesz, nie, jakby, wiesz, teraz na przykład w ułamku sekundy podjąłem decyzję, że przeprowadzam się do Łodzi. Ja teraz mieszkam w Łodzi. A czy już nie masz tego małego mieszkania w Warszawie? No tak? Mam, ale znaczy, rozumiem, wiesz, ale powiedzmy, nie zajmujesz go. Czemu tak. Do Łodzi? Bo tam masz biuro większe. Bo tam jest większe biuro, to znaczy, wiesz, bo tam jest więcej ludzi. To jest tak, że Artur, mój poprzednik, to znaczy jeździł do Łodzi raz w tygodniu, to znaczy, wiesz, no ale a tak, ty będziesz jeździł do Warszawy raz w tygodniu. A ja będę do Warszawy jeździł raz w tygodniu, tak? No bo więcej dzieje się tam, to znaczy, i wiesz, jakby więcej jest tam do, powiedzmy, poprawy, usprawnienia i tak dalej, więc wiesz, no a co mi za różnica, gdzie ja mieszkam, tak? To znaczy... No jeżeli miałbyś podróżować, to rzeczywiście ty masz takie bardzo lajtowe życie, jeżeli chodzi o wszystko, co cię wiąże w danym miejscu, tak? Tak, tak, dokładnie. Więc wiesz, więc ja po prostu, i to co, bo pytałeś mnie, co ja mam zamiar zrobić teraz, to znaczy, wiesz, no to moim głównym zadaniem na te półtora roku, to właściwie mam dwa zadania. Jedno to jest, żeby określić, czy wybrać spośród tych 20 osób te kilka, czy jedną, czy pięć, czy ileś, powiedzmy, która będzie wspierać Marię, to znaczy... Które staną się ścisłym zarządem spółki. Ścisłym zarządem spółki. Mam na to jakby półtora roku. A Maria będzie, jest, przygotowuje się do bycia prezesem. Prezesem, tak? Tak, dokładnie. I wiesz, więc teraz wspólnie wybierzemy te osoby i ja będę miał... Maria też oczywiście w tym uczestniczy i to nie jest tak, że ten proces zaczniemy od zera, tak? To już on się dzieje. Ale przyspieszymy go i to będzie moje główne zadanie teraz na te półtora roku, tak? Żeby dać Marii i reszcie organizacji komfort i czas. Że teraz i czas, że, bo ja wszedłem w buty Artura jakby jeden w jeden. To, co on robił, to teraz ja robię. Znaczy, wziąłem te buty, a potem pewnie to jakoś podzielimy na dwa, na trzy, na ileś tam obszarów. To znaczy, przydzielimy konkretne osoby i ja teraz mam zadanie, żeby te osoby bardzo silnie wspierać na co dzień. Więc to jest jakby jedno moje zadanie, bo postanowiliśmy, że nie będziemy rekrutować z zewnątrz. Że już jest, ta organizacja jest na tyle dojrzała wewnętrznie. Można znaleźć wewnątrz ludzi. Dokładnie. A drugie moje zadanie, to wiesz, to jest tak, że ja czuję, że mam 250, może 220% energii. I wiesz, i ja po prostu jeszcze nie obciążony tymi problemami, bo wiesz, bo ten nasz biznes, zresztą też doświadczasz tego, wiem, jako klient, że wiesz, tych operacji, to znaczy związanych z taką prostą rzeczą, jak najem mieszkania, jest tak dużo. I w związku z tym, a to jest biznes ludzki, w związku z tym szans na popełnienie błędu tutaj, na zapomnienie tam o czymś, na, że tam coś wpadnie między palcami i gdzieś tam zniknie i nie będzie widoczne, jest dużo. Pomimo tego systemu, my go będziemy uszczelniać i tak dalej, ale cały czas to jest jeszcze taki, powiedzmy, no, bardzo ludzki biznes. I teraz... To, co robimy, i to też jest śmieszne, bo to się zaczęło w marcu, jak wróciłem, takie mówienie o tym, że może zróbmy takie, jak już ten COVID się skończy, to takie nowe otwarcie, takie Mzuri 2.0, jakby powiedzmy z tym nowym podejściem i tak dalej. No ale powiedzmy, gdzieś to tam szumiało w organizacji, ale się nie wykluło w coś konkretnego. A teraz z tą zmianą, no to jest właśnie ten moment, to znaczy i z tą moją ale energią. Ale bardzo często trzeba zmienić leadership w firmie, żeby zrobić taką zmianę, prawda? Bo potrzebujesz troszeczkę nowego, właśnie nowego rozdania w pewnym sensie, tak? Tak, tak, ale ja to prawie, wiesz, rozdania to nie wiem, ale ja to czuję jakoś tak może tak mało męsko, to znaczy powiedzmy, nie chcę brzmieć się seksistowsko, ale wiesz, ja to czuję jakby w takiej formule po prostu nowej energii. Tak, tak, tak. No o tym mówię, wiesz, że ty wchodzisz z nową energią, zadajesz pytania, które nie były zadawane, nie znasz odpowiedzi na niektóre pytania, tak. Które były oczywiste, więc tak. Zadajesz je również tak. Ponownie, tak. Więc jest możliwość zmiany w organizacji, tak. Prawda? I co więcej, wiesz, to znaczy, bo my, powiedzmy tak, no byliśmy taką organizacją, nazwijmy to garażową, no w pewnym sensie może nadal jesteśmy, wiesz, ale charakteryzowało się tym, że wszyscy robili wszystko.
Mieliśmy takich multi-skilling, tam wiesz, każdy jakby odpowiedzialny za... Teraz w miarę wzrostu zaczęliśmy pewne funkcje dzielić, to znaczy specjalizować się w czymś tam, tak? To znaczy rozbijać ten proces na jakieś tam, powiedzmy, obszary kompetencyjne. I wiesz, i wdrożyliśmy nowe narzędzia i tak dalej. I to spowodowało, że się sprofesjonalizowaliśmy. Ale jednocześnie odeszliśmy od pewnych takich, powiedzmy, zdroworozsądkowo, na chłopski rozum, tam robienia jakichś rzeczy. Bo one rzeczywiście nie były bardzo efektywne. To było bardziej efektywne. Ale teraz, jak mamy tyle tych mieszkań, jak, powiedzmy, to się komplikuje i tak dalej, to musimy robić nie tylko te rzeczy takie, powiedzmy, no, nowoczesne i coś, ale może wrócić do procesów. Do tych procesów. My to nazywamy powrót do korzeni. Tak? I wiesz, i ponieważ ja mam tę unikalną taką sytuację, znowu mówię, że w czepku jestem urodzony, bo ja jestem nowym prezesem i starym prezesem. Znaczy, ale też jesteś inwestorem, który to robił i osobą, która sama to robiła, więc masz wiele takich... perspektyw, nie? Tak, dokładnie. I wiesz, i ja dlatego jestem, dlatego jak mnie pytałeś, czy ja będę tam robił 5 dni, ja będę 7, bo wiesz, ja jestem tak podekscytowany, to znaczy tym, że wiesz, że ja mogę teraz... To znaczy nie to, że Artur mi zabraniał, czy ktokolwiek, tak? Ale wiesz, ale nie było, ja byłem gdzieś obok. Świecie. Dokładnie. A wiesz, a teraz ja mogę wrócić i wiesz, i pewne rzeczy, które... A to będą twoje pomysły, czy pomysły zespołu, czy co? Gdziekolwiek się pojawią. Okay. To znaczy, wiesz, jakby tutaj... Ty nie przechodzisz z teczką pomysłów do wdrożenia? Nie. Znaczy, wiesz, jakieś tam pomysły, to znaczy, wiesz, no bo te związane z tymi dobrymi praktykami, takimi starymi, które żeśmy odeszli od nich, to znaczy, wiesz, no to będę chciał wrócić, tak? To znaczy... Natomiast tak, to wiesz, no ja wiem, że dużo pomysłów już jest w organizacji, to znaczy... Tylko trzeba je uruchomić, dokładnie. I ja mam tę energię, to znaczy, wiesz, i pewnie gdyby to było tak, że ja bym wiedział, że ja teraz, wiesz, jakby wsiąknę w tę organizację na nie wiadomo ile, to znaczy aż mi sił zabraknie, no to moja motywacja też by była inna, mój poziom energii byłby inny. Ale ja wiem, że teraz, wiesz, mam tylko tam, powiedzmy, 16 miesięcy, to znaczy, i mam kupę energii. Czyli masz też wyznaczony czas i musisz to osiągnąć i musisz to zrobić, tak? I wiem, że tej energii mi nie zabraknie. Okay. To znaczy, to nawet energii, nawet jeżeli... I tego, do czego dążysz, tak. To mam dwa ciekawe pytania. Emilia Westphal zapytała się, co napędza cię wciąż do działania? Tak? A drugie pytanie, które zadała, i trzy razy sprawdzałem, czy na pewno, co jesz na śniadanie i czy to służy zarabianiu pieniędzy? Czy to słyszę zarabianie pieniędzy? No może od tego drugiego. Odrzućmy zarabianie pieniędzy, skupmy się na energii, tak? Aha, co jesz na śniadanie? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że od 25 lat, może nawet dłużej, od 27 lat, codziennie jem to samo. Znaczy, jeśli jestem w domu. A co to jest? To są płatki owsiane. Okay. Takie zwykłe, górskie, wiesz, bez żadnych tam, to nie są jakieś, nie wiem, musli czy coś tam. Zwykłe płatki owsiane. Tak, zwykłe, najzwyklejsze, takie, najchętniej kupuję takie, które są po prostu w takim, wiesz, papierowym opakowaniu. Gotujesz je, czy ten? Nie, zalewam gorącą wodą. Więc po prostu, wiesz, wstaję rano, po prostu włączam czajnik, to znaczy na taką miseczkę, powiedzmy, z IKEA, taka miseczka, powiedzmy, tych płatków i herbata. I to jest moje śniadanie i to było moje śniadanie. Czy to napędza cię do działania i daje ci możliwość rozwoju zarabiania pieniędzy? Zarabiania pieniędzy to chyba nie. To znaczy tak myślałem. Takie, nie sądzę. Czy wiesz, czy daje mi jakieś energii? No pewnie jakąś daje. To znaczy, bo wiesz, bo ja w ogóle... Co wciąż cię napędza do działania? Wiesz co? Jak najbardziej, musisz, nie? Tak. To znaczy najbardziej do działania napędza mnie jakby sprawczość. To znaczy, wiesz, że możesz coś osiągnąć, coś jakby stworzyć. To tak, powiedzmy, jak mówiłeś o zmianie w Missouri, tak? Czuć to w tobie, tak? Tak. To znaczy, wiesz, jakby to jest to. To znaczy, wiesz, no co mi, powiedzmy, może nie mam tego dobrze w głowie poukładanego, to znaczy, wiesz, ale czuję, że to, co napędza mnie, czy daje mi energię i jednocześnie mnie napędza, to jest chęć bycia w ruchu. Wiesz, ja po prostu, ja uwielbiam być w ruchu. To znaczy, nie lubię stagnacji, nie lubię rutyny, nie lubię, powiedzmy, no nie wiem, nie dlatego, że to się nudzę wtedy, to znaczy ja w ogóle nie znam pojęcia nudy, to znaczy, wiesz, ale ja cały czas muszę coś robić i to nie zawodowo, to znaczy, wiesz, to nie było tak, że ja bardzo tęskniłem za tym i tylko czekałem, kiedy będę mógł znowu, wiesz, przejąć stery Missouri i tam stanąć na kapitańskim mostku i tam wydawać... Nie miałeś tej ambicji. Nie, w ogóle nie, to znaczy, wiesz,
to nie chodzi o sprawczość biznesową, to znaczy to chodzi w ogóle o taką sprawczość jakby, no nie wiem, jak to nazwać, no, ludzką, no. Życiową. Życiową, tak, to znaczy, i wiesz, jak, wiesz, robię coś, to jest coś, co zabiera mi trochę energii, ale daje mi, czuję, że jeszcze trochę więcej. Albo trochę to znaczy, innej. Trochę innej, tak, i powiedzmy, to jest taki dwukierunkowy jakby przepływ, no. Ja mam tak z audycją, bo tak? Po każdej rozmowie wychodzę wypompowany, a z drugiej strony pełen zupełnie innej energii. Tak, tak? Prawda, dokładnie. To pytanie do ciebie, bo obiecaliśmy, że porozmawiamy o turystyce troszeczkę. Jakub bardzo też się interesował tym i to były pytania, które chcieliśmy zadać. Nie będziesz jeździł przez 18 miesięcy po świecie. Troszkę będę, ale no nie tak jak do tej pory. Tak? Ale czyli będziesz jednak podróżował? No tak, tak, będę gdzieś wyskakiwał. To były moje plany. To co planujesz na te 16 czy 18 miesięcy pracy? Zwiedzanie Polski, Europy? Tak. Wiesz co, na razie to prawdę mówiąc nie planuję. To znaczy trochę czekam na rozwój wydarzeń, to znaczy wiesz, jakby tych epidemiologicznych, to znaczy, żeby to się rozgęściło znowu w miarę. Natomiast, no tak, rzeczywiście planuję jeździć po Polsce, ale nie turystycznie, tylko biznesowo, czyli powiedzmy teraz będę odwiedzał nawet w przyszłym tygodniu i w kolejnym, do końca, powiedzmy mam teraz 2 tygodnie, powiedzmy do końca lipca będę chciał odwiedzić wszystkie miasta, w których jest Missouri, spotkać ludzi, tych, których już znam, tych, pracowników. Jeszcze, tak, współpracowników i wiesz, po prostu też odwiedzić jak najwięcej tych pustych mieszkań. To znaczy tych niewynajętych, żeby tych zrozumieć. Tak, żeby zrozumieć, co jest nie tak. Może coś mi przyjdzie do głowy. To znaczy, że wiesz, moglibyśmy coś zrobić. Aczkolwiek dzisiaj naszym problemem nie jest to, że ludzie przychodzą i nie chcą wynająć. Problem jest trochę, że nie chcą dzwonić, tak? Więc samo obejrzenie mieszkania i tam powiedzmy to, że coś tam zmienimy, no to może tak niewiele da. Ale mimo wszystko czuję taką potrzebę, żeby powiedzmy tak trochę dotknąć tego biznesu, jakby powiedzmy tak na samym dole, tak? Więc, a przy okazji będę też się spotykał, to znaczy zapraszał, więc jeżeli ktoś z was powiedzmy, no nie wiem, kiedy dokładnie audycja będzie, tak, ale zamierzam nie tylko w lipcu, cały te 16 miesięcy dużo podróżować po Polsce, to jest też trochę taki powrót do korzeni. To jest też tak, jak powiedzmy byłem prezesem, to ja, powiedzmy, rzadko siedziałem za biurkiem, to znaczy po prostu chciałem być w terenie, tak, tam gdzie się rzeczywiście dzieje biznes, więc będę dużo podróżował i mój plan jest taki, że powiedzmy, nie wiem, spędzę dzień w Krakowie ze swoim teamem, czy w Katowicach, czy w Szczecinie, czy gdziekolwiek indziej, cały dzień spędzimy razem, będę odwiedzał te mieszkania, może zobaczę kamienice, których jesteśmy właścicielem jakoś, czy my, czy powiedzmy poprzez Missouri CFI, a wieczorami będę zapraszał chętnych, osoby, które, czy naszych klientów, czy potencjalnych klientów, osoby, które są zainteresowane. To jak możemy się znaleźć w tych miastach? Na Facebooku. Na Facebooku to znaczy, najlepiej. Będę tam ogłaszał, gdzie powiedzmy, którego dnia będę, w którym pubie. W którym pubie można przyjść, tak? Tak, o 19 w tym pubie. No to trzeba followować twój profil, tak? Tak, zapraszam, tak. Dobrze. Wracając do podróży, to zaparkowałeś się w Polsce, czy też z uwagi na COVID, jak i na biznes do końca przyszłego roku. Tak. A czy już planujesz 2022 rok, że się ruszysz i odświeżysz tą podróż, czy jak to będzie? Tak, tak. Znaczy na dzisiaj 2021, w ogóle 2020, to jest śmiesznie, bo powiedzmy miałem bilety już wykupione na Euro 2020, na Olimpiadę w Tokio, na porę Olimpiadę w Tokio. To znaczy te wszystkie imprezy zostały przełożone na przyszły rok, tak? Mam nadzieję, że się odbędą. To znaczy ja biletów nie sprzedawałem, znaczy nie oddawałem, tak? Zachowam je. Więc tak, będę gdzieś tam wyskakiwał w międzyczasie. Natomiast ta podróż, którą miałem odbyć w 2021, czyli żeby odwiedzić te 195 krajów po raz trzeci w ciągu 365 dni, żeby zbierać pieniądze na zakup tych kolejnych mieszkań, no to po prostu przesuwam... Kolejnych mieszkań dla fundacji. Dla fundacji, tak, dla fundacji Freedomia. To przesuwam na 2022 rok, inshallah. To znaczy, bo jak znowu coś tam się wydarzy, to czyli może to przesuwasz być... to płynnie. Zupełnie. Płynnie, tak. To znaczy bez jakiejś spinki, to znaczy no, są rzeczy, które są ode mnie niezależne i jakby nie mam zamiaru się nimi przejmować, tak po prostu. To gdzie chciałbyś pojechać, jeżeli będziesz mógł przez te 16 miesięcy, które skupisz się na biznesie, będziesz jeździł po Polsce, ale tak dla przyjemności. To jest to sanatorium, czy to jest jakieś miejsce w Europie, czy jakieś takie miejsce łatwiej dostępne? Właśnie, wiesz, zamierzam trochę podróżować po Europie, dlatego, że
Wprawdzie, samochodem? Samochodem, tak. Mhm. Wprawdzie myślałem, zostawiałem tak sobie Europę, znaczy inaczej, no wiesz, ja w każdym kraju europejskim byłem tam po 10 razy, 50 razy, czy nawet 160 razy. To nie jest tak, że nie znam Europy. I nawet, wiesz, mam taką w domu mapę świata i właściwie Europy to nawet nie zaznaczam wszystkich miejsc, bo praktycznie to by było po prostu takie, wiesz, całe pozaznaczane. Jest mało takich białych plam w Europie, to znaczy miejsc, gdzie nie byłem. A może miejsce, do których chciałbyś wrócić? Tak, tak, właśnie. I są takie miejsca, do których chciałbym wrócić, gdzie dawno nie byłem. Na przykład? Na przykład Skandynawia, tam na północy, mhm. Nordkap. Wiesz, tam jak Bałtyk, powiedzmy, tam się kończy, tak, na samej północy. Więc tam, wiesz, bardzo dawno nie byłem na Cyprze. Też, no, tam jest cieplej, jakby to może w to lato, jeśli będzie taka możliwość, to znaczy, jeszcze tego właściwie nie sprawdzałem. I tak, to znaczy, to w te miejsca, tak? To znaczy, w ogóle planowałem pojechać samochodem stąd przez Bałtyki, i później z Tallina popłynąć promem do Helsinek, pojechać do Rosji, w Wyborgu, czyli na granicy z Finlandią mieszkają moi teściowie, i potem do Sankt Petersburga, i później pojechać do Murmańska, powiedzmy na północ Rosji, przez Karelię i tam dalej na północ, i później przez Nordkap i powiedzmy nam zjechać... Czyli przez Danię wrócić powrotem, tak? Tak, przez jakąś tam Norwegię, Szwecję, potem Danię, tak, także... Ciekawe. No, czy to jeszcze przed tobą? Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, większość tej trasy ja już zrobiłem, to znaczy oprócz kiedyś tam. Ale chciałbyś to za jednym zamachem zrobić? Za jednym zamachem, tak. A tej trasy w Murmańsku na przykład jeszcze nigdy nie byłem. Byłem kiedyś w Archangielsku, to jest powiedzmy też, no, też nad, tam na północy, powiedzmy na północny zachód Rosji. Chociaż wiecie, jak ja słyszę zachód Rosji, to nam się w ogóle Rosja nie kojarzy z zachodem, nie? To znaczy, no ale dla wielu ludzi w Władywostoku czy w Irkucku, no to jest zachód. Zachód po prostu, tak? Ale do czego zmierzam? I w Archangielsku, to jest ciekawostka, bo pojechałem tam chyba 1 albo 2 stycznia, nie pamiętam teraz, który to był rok, pociągiem, tak, z Sankt Petersburga. I wiesz, i to po prostu, no ja nie lubię zimy. To znaczy, ale tam było niesamowicie, to znaczy, no bo wiesz, jedziesz pociągiem wśród lasów, to znaczy, wiesz, te jodły, czy tam powiedzmy inne drzewa, całe takie oblepione śniegiem, to znaczy takim świeżym śniegiem, nie jakimś ciemnym, szarym, tylko takim białym, białym. I wiesz, i tym pociągiem jedziesz, i jedziesz, i jedziesz, to znaczy Rosjanie w pociągu, to znaczy mają takie swoje rytuały, to znaczy, wiesz, to nie jest taka zwykła podróż. I słuchaj, i gdzieś pamiętam... Wiesz, ja w ogóle, to był pierwszy raz, jak tak sam jechałem pociągiem tak długo, to znaczy, wiesz, i nie znałem jeszcze tych rytuałów. I ludzie robili rzeczy i ja cały czas byłem out of sync, to znaczy, wiesz, coś robią, a ja robię coś innego, nie? Potem robię to, co oni, a oni za chwilę zmieniają, nie? I to znaczy cały czas, wiesz, czułem się tak po prostu, nie to, że dyskomfortowo, ale po prostu tak, wiesz, widać było, że pierwszy raz jadę, tak? I teraz... Jedziemy, to znaczy jest krótki dzień, no bo 1 stycznia, no to tam powiedzmy są białe noce i czarne noce i czarne dnie. I wiesz, jedziemy, i więc nie było bardzo późno, to powiedzmy, nie wiem, tam 19 czy 20, ale pociąg się zatrzymał na takiej małej stacyjce gdzieś. Aha, i w ogóle budziło mnie, bo poszedłem spać tak jak wszyscy, ale okazało się, że wszyscy poszli tylko na chwilkę spać, a ja zasnąłem. I wiesz, i obudziło mnie małżeństwo, a właściwie taka mała dziewczynka tego małżeństwa, coś tam zaczęła hałasować, coś tam, i ja taki, okej, okay, no kurde, mieliśmy już wszyscy spać, chociaż było, wiesz, wcześniej, teraz ona hałasuje, no dobra, też szedłem. I jak dojeżdżaliśmy do tej stacji, oni tę dziewczynkę zaczęli ubierać. Ja mówię, uff, no dobra, to znaczy, wiesz, to ten hałasujący tam pasażer wysiada i coś, nie? A się okazało, że nie. Bo wiesz, ojciec rzeczywiście też założył kurtkę, ale wiesz, oni się rozbierają, w ogóle zakładają shorty, to znaczy tam takie kapcie, to znaczy wiesz, chociaż to zima, nie, ale w tym pociągu ciepło, się wszyscy rozbierają i on zarzucił sobie tylko kurtkę i wiesz, a ją ubrali całą, nie, i wiesz, tam wyprowadzają, ja mówię, aha, no dobra, no to pewnie ją wyprowadził, a teraz przyjdzie po bagaże, tam się ubierze, ale patrzę przez okno, a oni po prostu spacerują. To żeby znaczy, się ruszać. Żeby się ruszać. Wiesz, a on ma gołe nogi, to znaczy, a jest po prostu temperatura z jakieś minus 10. Albo 20, to znaczy, wiesz, śniegu po prostu tyle, wiesz, on po prostu, wiesz, w tych bamboszach, to znaczy tam w ten śnieg. I pytają mnie, a ty nie chcesz się przewietrzyć? Przewietrzyć? To znaczy, nie, na pewno nie chcę, nie? To znaczy, wiesz, ja wtedy zrozumiałem, dlaczego Hitler nie miał szans po prostu w tej wojnie z Sowietami.
Po prostu oni, wiesz, to znaczy, wiesz, mogli się schować w tym śniegu, wiesz, i leżeć i czekać, to znaczy, a potem oni przejdą tam i z tyłu ich, wiesz, to znaczy po prostu szaleni, no, to znaczy, wiesz. No i właśnie do tego Archangielska tam jest tak fajnie, to znaczy, wiesz, że oczywiście było bardzo zimno, ale byłbym tak podekscytowany tym miejscem, gdzie jestem i tam... Czy ta odmiana była taka, że temperatura ci nie przeszkadzała, tak? Tak, to znaczy, wiesz, w ogóle tam na przykład w ogóle się nie czyści dróg ze śniegu, tak? Tylko się go ubija, to znaczy, wiesz, samochody muszą jeździć na łańcuchy albo powiedzmy takie opony tam specjalnie zimowe. Wiesz, chodniki są w ogóle z drewna, to znaczy, bo wiesz, tam mają dużo drewna, tak? I chodniki zamiast być z kamienia po prostu są drewniane. Wiesz, taka fajna architektura, bardzo sympatyczni ludzie, to znaczy, wiesz, po prostu gość w dom, Bóg w dom. I no, także bardzo mi się podobało. Także, ale tak, ale do Mowańska nie dojechałem. Wiesz, opowiadasz o tych podróżach, to aż ci się oczy świecą. Zresztą podobnie było, jak mówiłeś o zmianach w biznesie. Ale czy nie jest tak, że osoba, która zaznała tej wolności i możliwości podróży, teraz w takiej sytuacji, jak jest teraz, przez najbliższy rok, dwa, trzy, nie wiemy, ile to będzie trwało, jak to psychicznie odbierasz? No, jakby to powiedzieć, 100% komfortu, to znaczy, wiesz, jakby nie dotyka mnie te, wiesz, te zmiany, te ograniczenia, po prostu, wiesz, totalnie się do tego zaadaptowałem, to znaczy, wiesz, nie wiem, jak to nazwać i w ogóle z czego to, wiesz, jak, czym to wyjaśnić, ale w ogóle mi tego nie brakuje, to znaczy nie czuję, że coś mnie omija, wiesz, nie czuję, że jestem za karę, wiesz, nawet jak wróciłem, wiesz, tuż przed tą, jakby powiedzmy, tym zamknięciem granic, i wiesz, ja sam siebie jakby wsadziłem w kwarantannę. No mówiłeś, tak. Nie miałem takiego, policja nie przychodziła sprawdzać, czy ja odbywam. Mówiłeś, że do firmy poszedłeś po kwarantannę, tak? Tak. Bo wiesz, bo wiedziałem, że powiedzmy są w firmie tam jakieś osoby, które wiesz, mają podwyższone ryzyko i tak dalej, wiesz, no, nie chciałem. Odpowiedzialność miałeś po prostu. Tak, dokładnie. I wiesz, i siedziałem w domu, to znaczy wiesz, miałem być zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innej części świata, to znaczy tak naprawdę wiesz, na antypodach. I wiesz, i ludzie dzwonili do mnie, rodzina, powiedzmy przyjaciele, znajomi, to znaczy tacy zatroskani, że wiesz, że, czy mogą mi jakoś pomóc, ale pomóc w czym? To znaczy ja się bardzo dobrze czuję, tak, i niczego mi nie brakuje i coś, i wiesz. I może to głupio o sobie tak powiedzieć, i to znaczy może to będzie źle o mnie świadczyło, ale wiesz, ja bardzo lubię swoje towarzystwo. Czemu to będzie o tobie źle świadczyło? A zawsze, no nie wiem, no bo takie egocentryczne trochę i coś, wiesz, okay. ale wiesz, ale zawsze, gdziekolwiek jestem... Ktoś jest. Jestem ze sobą. To znaczy, aha, ja ze sobą się dobrze czuję. To znaczy, wiesz, jakby... Czyli nie miałeś problemów w kwarantannie, bo byłeś również ze sobą. Tak. I nie czułem się samotnie, chociaż mieszkałem sam, to znaczy, wiesz, ale powiedzmy tam z żoną też czas, jakby, bo my mieszkamy na co dzień oddzielnie, to znaczy... Więc, ale czasami razem, czasami oddzielnie, to znaczy, wiesz, w tej kwarantannie już też nie pamiętam, ale były długie okresy, gdzie byłem sam. I wiesz, ale ja nigdy nie czuję, powiedzmy, się źle, to znaczy, wiesz, jakiekolwiek, nawet w tym, no, nazwijmy to pierdlu tam w tym Libanie, to znaczy, wiesz, ja też byłem totalnie pogodzony z sytuacją i, wiesz, chociaż to mi jakoś tam rozbijało. Jak nie masz wpływu na sytuację, to po prostu się uspokajasz, tak? Tak. Wiesz, zresztą ja, jak mam wpływ, też jestem dosyć spokojny, to znaczy, może tylko na twojej rozmowie tak się podniecam i coś, wiesz, chcę szybko coś powiedzieć w krótkim czasie, nie wiem, kiedy powiesz, no dobra, czas się skończył, to znaczy, wiesz, jestem taki nakręcony, ale normalnie jestem taki spokojny, to znaczy, wiesz, wewnętrznie, tak, może na zewnątrz tam coś, wiesz, jakby pewnie mam sporo energii, ta energia jakoś ze mnie wychodzi, ale wiesz, ale jakbyś miał wgląd w taki, wiesz, mój, no nie wiem, takie jezioro, ja to widzę, że mam takie jezioro, powiedzmy, wiesz, gdzieś tam podświadomość i ona jest taka po prostu spokojna, tak, to znaczy, nawet jak jest jakiś wiatr, coś, okej, tam się wzburzy, ale powiedzmy, szybko wraca do, znowu do takiego, takiej tafli, spokojnego jeziora, tak, i wiesz, i jakby... I teraz, gdzie ja jestem, kto jest tam wokół mnie, co się dzieje. Czyli to, że pogodziłeś się, czy też lubisz siebie, powoduje, że łatwo ci jest pogodzić się z tym, co się dzieje wokół ciebie. Tak. To jest niesamowite. Tak. Znaczy, nie wiesz, nigdy o tym w ten sposób jakby nie sformułowałem tego w ten sposób, ale tak, no to brzmi prawdziwie, tak. Gdzie będziesz we wrześniu i w październiku, gdybyś mieli cię szukać i ścigać. Masz to już zaplanowane, czy raczej jest to, nagrywamy to w lecie, więc tak. Czy jest to na razie w
Miałem zaplanowane dosyć szczegółowo, to znaczy... międzynarodowo? Międzynarodowo, tak. W ogóle we wrześniu bardzo się cieszyłem na takie spotkanie. Zostałem zaproszony i po raz pierwszy miałem wziąć udział w takim spotkaniu globalnych globtroterów, czyli osób, które odwiedziły, każdy z nich chyba odwiedził wszystkie kraje na świecie. I to organizuje taki Greko-Anglik, który kiedyś mnie odnalazł i tutaj nawet przyjechał do Polski. Mieliśmy spotkać się na São Tomé i stamtąd tam spędzić tydzień i stamtąd miałem zamiar polecieć do Angolii i później z Angolii pojechać drogą lądową do Senegalu, tam powiedzmy do Cabo Verde. To wszystko zniknęło. Cabo Verde, tak, i wrócić. O, Cabo Verde to jest jedna z destynacji, które chciałbym jeszcze... Nie byłem, bardzo chciałbym być. Tak, okay. Tak, jest bardzo ciekawe, to znaczy nie wiem, co lubisz, ale... Ja lubię wiatr, tam bardzo wieje. Tam bardzo wieje, tak, i powiedzmy, możesz tam surfować i coś. Ja szczególnie lubię Cabo Verde za muzykę, za taki klimat. Wiesz, super jedzenie też, to znaczy, wiesz, jakby owoce morza i takie, powiedzmy, taka fuzja trochę kuchni afrykańskiej i portugalskiej i tam... To wracając do rzeczywistości, gdzie tak. Znajdziemy we wrześniu? Nie wiem. Nie wiadomo. Wiesz, nie wiem. To znaczy, musimy ścigać Sławka na stronach na Facebooku. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Tak czuję, że akurat to, co żeśmy poruszyliśmy wiele wątków, ale czuję, że ten, który... Może dlatego, że to był jednym z ostatnich, ale wiesz, ale jakoś czuję, że taka umiejętność właśnie takiej pełnego pogodzenia się ze sobą i lubienia siebie samego, tak, i akceptowania siebie samego i jakby bycia po prostu sobą, a nie starania się być jakimś, kim się wymarzyło być albo coś. To znaczy, to czuję, że to jest bardzo przydatne w życiu, tak. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękuję. Jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.